bardzo serdecznie na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu komisji. Przeczytam dwa wnioski, które dotarły do przewodniczącego Rady Gminy. Pierwszy wniosek o rozszerzenie porządku sesji. I tu jest, zwracam się z prośbą o podjęcie uchwały powołującej lokalną ośrodek wiedzy i edukacji na bazie i wykorzystaniem potencjału szkoły podstawowej Wielicza, siedzibą Wąglego, ulica Gimnazjalna 15-26-067 Strawczyn. Wyżej wymieniony ośrodek realizuje swoje zadanie od 1 września 2020 roku na mocy porozumienia zawartego między szkołą a gminą. Jednak do prawidłowego funkcjonowania i zatwierdzenia sprawozdania konieczne jest powołanie LOWE w drodze uchwały. Nadmieniam, że Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji na swoje funkcjonowanie otrzymał dofinansowanie w kwocie 249 200 zł. I także musimy podjąć uchwałę, żeby szkoła otrzymała środki. I drugi wniosek o na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym Rada Gminy Starczynie. Zmiana porządku sesji powodowana jest koniecznością podjęcia wyżej wymienionej uchwały ze względu na złożenie wniosku do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dotyczącego naboru do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. I tutaj macie projekt uchwały, pani Zosia rozdała. I o te dwa punkty rozszerzymy porządek sesji. Byłby to punkt 13, podpunkt 6 i 7. Tak to się przedstawia. Sesji czy komisji? Sesji. A komisji to wprowadzimy tutaj na komisji, na komisję. To ja mówię o sesji. I tu jeśli chodzi o szkołę w ogóle korku, tutaj pani Mistyka może potem jak będzie przedstawiać budżet, wspomnie. Żadnych pieniędzy z budżetu gminy nie będzie na tą szkołę, bo oni mają swoje środki, ale musimy podjąć uchwałę. I jeśli będziecie uważać, że obecność pani dyrektor jest potrzebna na sesji, to zadzwonimy i zaprosimy panią dyrektor. Jeśli nie, to nie będziemy panią dyrektor zapraszać na sesję, ale to musicie zdecydować. Myślę, że potem jak będzie ten punkt, to pan przewodniczący połączonej komisji będzie pytał, czy jest potrzeba zapraszania pani dyrektor. I to by było wszystko. Teraz proszę wybrać. Już nawet jest wybrany przewodniczący połączonej komisji, zajął miejsce. Na wystąpienie mamy pana Libickiego Aleksandra i pana Pikety. Pana Libickiego dobrze, to tyle z mojej strony i bardzo proszę panie przewodniczący, oddaję głos. Dzień dobry Państwu, witam na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Inwestycji, Komisji Samorządowej, Komisji Gospodarki Komunalnej. Proponowany porządek posiedzenia rozszerzony o wspomniane dwa punkty będzie wynosił, brzmiał. Punkt pierwszy. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strawczyn za 2020 rok oraz sprawozdań finansowych gminy Strawczyn za 2020 rok oraz zapoznanie się z podpunkt pierwszy. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Strawczyn za 2020 rok. Podpunkt drugi. Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Strawczynie w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Strawczyn za 2020 rok. Podpunkt trzeci. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Strawczynie w sprawie absolutorium za 2020 rok. Punkt drugi. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy. Podpunkt pierwszy. W sprawie udzielenia wójtowi gminy Strawczyn wotum zaufania za 2020 rok. Podpunkt drugi. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Strawczyn za 2020 rok. Podpunkt trzeci. W sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Strawczyn z tytułu wykonania budżetu gminy Strawczyn za 2020 rok. Podpunkt czwarty. Zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.
Podpunkt 5. W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Strawczyn na lata 2021-2031. Podpunkt 6. W sprawie zaciągnięcia kredytu. Podpunkt 7. W sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Strawczyn. Podpunkt 8. W sprawie powołania lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji w gminie Strawczyn. Punkt 3. Dyskusja na temat realizacji dróg powiatowych i chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strawczyn. Podpunkt 4. Sprawy różne. Taka jeszcze informacja przypominająca, że informacja, że obrady Komisji Rady Gminy w Strawczynie są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniane na stronie gminy Strawczyn. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku posiedzenia? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy obecni radni za. Przechodzimy do punktu pierwszego. Jeszcze momencie. Witam pana radnego powiatowego, pana Tomasza Woźniaka. Dzień dobry. Proszę. Przechodzimy do punktu pierwszego. Nie, panie 2.7. W sprawie publicznego transportu, bo to będzie publiczny. Czyli przechodzimy do punktu drugiego, podpunkt 7. W sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Strawczyn. W sprawie organizacji publicznego transportu na terenie gminy w związku z zapewnieniem mieszkańcom gminy Strawczyn połączeń transportu publicznego z centrum gminy, w którym zlokalizowane są instytucje publiczne, złożono wniosek do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dotyczący naboru z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na trasy Strawczyn-Korczyn przez Strawczynek-Prolnik, Strawczyn-Ogrę przez Kucisko Niedźwiedziąglębu, Strawczyn-Kuźniaki przez Rudę Strawczyńską oraz Strawczyn-Bugaj przez Kamca. Mając na uwadze mieszkańców gminy Strawczyn, w tym sam rozwój transportu publicznego, dla polepszenia połączenia z centrum gminy przystąpiono do sporządzenia niniejszej uchwały. Został złożony wniosek, dzisiaj dzwoniłam do urzędu, wniosek przeszedł pozytywnie. Prawdopodobnie 14 lipca będzie możliwe podpisanie umowy. Czy są jakieś pytania? Ja mam pytanie odnośnie połączenia Korczyn-Strawczyn. Jakieś szczegóły, czy to dopiero wyjdzie później, ile będzie powiedzmy? Na razie złożyliśmy wniosek, bo to będzie próbne połączenie. Na każdej trasie po 3 kursy dziennie. W to i z powrotem 3 razy. A jakie będą koszty? To znaczy, kto będzie finansował? Tak. 90% dofinansowania otrzymamy. Minimum 10% jest pokrycie naszych kosztów. Cały koszt inwestycji to jest 11 545,38 zł. Z czego finansowane by było 98 960 zł 40 groszy. Nasz wkład, nie, 110 tysięcy, przepraszam, 110 tysięcy to jest cały koszt, a 11 545 38 to by był nasz wkład własny. Wszystko zależeć będzie też od wykonawcy, który zostanie wyłoniony w ramach zapytania. Koszty mogą się dużo. To jest nie w ogóle. To jest nie w ogóle. To jest tak, że ludzie są owszem, jest kilka osób, które potrzebne są ludzie starsi, ale to będzie oni też codziennie nie jeżdżą, tak? Ale to super, bo to przynajmniej będzie, nie będzie już więcej takich głosów, żeby na niektórych była taki, że bo te głosy się w mieszkańców pojawiają, że nie ma tego transportu, tak? Że nie mają się czym pojechać. Bo nie mają, ale z kolei według mnie koszty, te transporty będą często puste. Tych mieszkańców nie będzie aż tyle. To spójmy. Może się okaże, że będzie. Ale bardzo dobrze, że próbujemy. Ale jak pan jeżeli spróbujemy, to znaczy musimy podpisać już umowę na jakiś okres. Ale to na ten rok rozmieszczenie. Do końca roku. Te dotacje są co roku. Co roku się składa wnioski, co roku kolejne. Ja jestem za.
A jedno zdanie, niech ludzie spróbują, niech zobaczą, że są busy, tak? Może, a może, możemy zdemonstrować, że przejeżdżą, że będzie na naszym terenie, tak? Będzie tam kupicie bezpłatny na mieszkańców, czy ten wykonawca będzie pobierał jeszcze bilety za autobus? Będzie miał dofinansowanie do kilometra, jeszcze jego bilet będzie kosztował. Tak. No nie, bezpłatny. No właśnie. Zastanówcie się. To jest słuszna uwaga. No ale to jest raz, ale ktoś też, żeby przyjechać do urzędu gminy, czy na przykład, to też musi zapłacić, że jest na czym przyjechać, tak? Ale czy ile wykonawca sobie na rzeczy zapłaci? Ale proszę Państwa, właśnie po tych zebraniach, jak wiesz, że to tak. Dużo jest dużo właśnie dokładnie, tak, dużo że nie ma połączenia tu z gminą, że z ośrodkiem zdrowia, że z tym, więc spróbujemy uczyć całą. Oczywiście to nie jest długo spróbować bardzo, tylko tak, się właśnie okaże, a uchwał jakiś. Bo nie jeździł na gminę. Bo sobie nie zawsze nie jest. Tak, że drogowy jest za darmo komunikacji ma też życiowe. Dokładnie tak, czyli przechodzimy do opiniowania projektu uchwały. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Liczyć. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękujemy. Dwóch wstrzymujących. Jeden. Przechodzimy do podpunktu 8. W sprawie powołania lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji w gminie Strawczyn. Z projektem uchwały każdy mógł się z nas zapoznać. Jeżeli byłaby taka potrzeba, to możemy zaprosić panią dyrektor na sesję, to nam krótko jeszcze wyjaśni. Jak już tutaj było wspomniane, projekt jest całkowicie finansowany z środków zewnętrznych. Czy są jakieś Państwa pytania, czy jest potrzeba zaprosić panią dyrektor? Daj parę minut do zapoznania się, bo dopiero. No właśnie, bo tak przyznałam, że już nie mam zapoznania się. Przeczytać ewentualnie, jeśli rzeczywiście potrzeba, to zaprosić na panią dyrektor na sesję.
Jeśli chodzi o drogę w Korczynie, myślę, że każdy się ze mną zgodzi, że jest to jedna z najgorszych dróg na pewno w gminie Strawczyn, ale myślę, że nie skłonę, jak też powiem, że w powiecie kieleckim. Nie ukrywam, że też zabiegam za tą inwestycją. Stosowne interpelacje w tej sprawie też wysyłam. Niestety rok 2020 był dla nas jako samorządu, myślę, że i dla gminy Strawczyn, ale powiatu kieleckiego, no był bardzo ciężki i niestety ten nowy rok też się powtórzył z tego względu, że mieliśmy straty na pożarze w Nowinach. Musieliśmy 8 milionów złotych, jak to się mówi, zagospodarować i niestety z budżetu naszego posprzątać to składowisko, by ludzie, którzy mieszkają w tamtej gminie, w gminie Nowiny, mogli oddychać w miarę czystym powietrzem. Co do dróg, ja wiem, że jest kilku radnych, którzy też zabiega o inne inwestycje. Musicie Państwo się uzbroić w cierpliwość, z tego względu, że nie wiemy, jak dalej będzie. Na chwilę obecną w gminie Strawczyn, muszę się pochwalić, może tego nie widać, jesteśmy trzecią gminą pod względem inwestycji drogowych w pozyskiwaniu funduszy. Jest to prawie 18 milionów złotych, ponad 18 milionów złotych. Jest to ogromna kwota, która jest i będzie przeznaczona na lata 2021-2022. No cóż, mogę powiedzieć, mamy jeszcze 2 lata. Wierzę, że pewne inwestycje, które czekają, będą realizowane. Nie chcę nic obiecywać, bo sami Państwo widzicie, że są sytuacje, które niezależne są od nas, a muszą pieniądze iść
na to, co nie potrzeba. Niestety mamy też takie prawo. I mówię, deklaruję to sumienną pracę. Jestem cały czas w kontakcie z radnymi. Proszę pamiętać też, że telefon mój jest zawsze otwarty, czy drzwi, czy cokolwiek. Jestem otwarty na spotkania, na rozmowy. Tak jak mówię, stosowne interpelacje też wysyłam do zarządu. Czekamy na odpowiedzi. No nie zawsze są one pozytywne, ale tak jak mówię, wszystko chodzi o środki. Sami Państwo wiecie, że jest dużo do pracy, a niestety tych pieniędzy często brakuje. No coś mogę więcej powiedzieć. Może Państwo zadadzą pytania, a postaram się w jakiś sposób też odpowiedzieć na nie. Dalej. Pani Małgosiu, tak jak mówię, wiem jaka jest droga, też przejeżdżam, też interesuję się tą sprawą, zresztą z panią też rozmawiam w tym temacie. Rozmawialiśmy też ze starostą, też wie jak wygląda ta droga. Mówię, czekamy na może kolejny nabór z Funduszu Dróg Samorządowych. Może tu wejdą te inwestycje, które czekają. Ciężko mi jest powiedzieć, no bo jeszcze nic się nie pojawiło teraz dodatkowego, co by mogło pomóc nam w pozyskiwaniu dodatkowych środków, bo tak jak wspomniałem, duże środki rządowe na te inwestycje, które są, były i będą realizowane, gmina i starostwo powiatowe pozyskało. Ja chciałem zapytać, chociaż nie wiem, czy te wszystkie pytania, które będą do zadania, bo myślałem, że jednak ktoś potraktuje nas poważnie i jakiś czas zagospodaruje tam zarządu powiatowi, żeby to przyjechać, no bo dla mnie to jest lekceważenie, bo zaproszenie było wysłane jakiś czas temu, a dzisiaj dostają dopiero SMS-a jeszcze, że no nic nie przyjedzie. No nie wiem, no, chociażby się to podejmował ktoś pisał jeszcze, żeby taki czas można było naprawdę zaplanować. No nie jestem w stanie odpowiedzieć za kogo. Nie, no to takie to nie było akurat pytanie. Chciałem zapytać, czy istnieje coś takiego jak jakaś strategia rozwoju tych dróg powiatowych? Czy są jakieś kryteria, którymi się powiat kieruje, realizując poszczególne odcinki? Czy coś wiadomo na ten temat? Bo jak dla mnie to jest to całkowicie nieracjonalne. Nie? I nie tylko dla mnie, przede wszystkim dla mieszkańców. Czyli rozumiem, że te inwestycje, które będą robione, w chwili obecnej one są niepotrzebne, tak? Nie, nie mówię, tylko że... A tak wygląda z Pana rozmowy. No, dobrze, no to ja powiem, co dalej chciałem powiedzieć. My jako 15 osób, 15 rady, no to nasze ręce zostało powierzone takie przedstawicielstwo naszych mieszkańców. To już nie jesteśmy 15 osób, tylko jest już ponad 11 tysięcy ludzi. Skoro my, będąc przedstawicielami mieszkańców, ustalamy jakąś tam kolejność. To znaczy, że no, stoi za tym cała gmina, prawda? I kiedy przychodzi możliwość realizacji jakiegoś tam odcinka, bądź w części, bądź całości, to wybierane są z kolei z listy tam czwarte, piąte, szóste pozycje. A pierwsza, druga, trzecia, która jest według nas najbardziej oczekująca na te inwestycje, całkowicie nie jest temat poruszany. I ja nie wiem, jak to się teraz ma do czegokolwiek. No bo ja będąc na miejscu, że tak powiem, tam w powiecie, no to troszeczkę bym się zastanowił. No w końcu są to osoby, które zostały wybrane również przez naszych mieszkańców do tej funkcji, którą teraz sprawują. I mają gdzieś tak naprawdę to, czego chcą ich wyborcy. No nie wiem, jak to rozumieć, ale to jest całkowicie absurdalne. I kiedy przychodzi możliwość, żeby przyjść, wypowiedzieć się, wytłumaczyć ludziom, dlaczego jest tak, a nie tak, to nie przychodzi mi. Po prostu jest olane totalnie. Nie wiem, no po prostu jak dojść, jak, w jaki sposób się komunikować. Mam tutaj pisma, które składałem. Ostatnie było w 19 roku, odpowiedź uzyskałem, ale złożyłem później 23 października 18 września 2020 roku i odpowiedzi nie dostałem do dziś. To jest jedno. To, no, jestem w sumieniu, ale nie wiem, taka sprawa według mnie nadaje się do jakiegoś szerszego opóźnienia albo w jakimś wyższym stopniu, no bo nawet nie można uzyskać odpowiedzi. No to moim zadaniem będzie napisać interpelację w tej sprawie, żeby udzielano radnym... Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, żeby będzie udzielano odpowiedzi. Czy tak do końca jest, to nie będę się... Mówię, w chwili obecnej... Jeśli można, to proszę przekazać, czy ja nadal oczekuję na to stanowisko powiatu wyżej wymienionej, w tej wymienionej sprawie, której złożyłem to pismo wtedy w stanie na Dziękuję.
informacje. No to oczekuję, oczekuję tylko mieszkańcy, bo cały czas mnie dopytują o tą drogę. Jak już powiedziałem, że droga została uchwalona że tak powiem, na pierwszym miejscu, może nie uchwalona, tylko myśmy wspólnie ustalili kolejność, że jest najpierw KMC, później jest Rada Starczyńska, później jest Skoczy. To są trzy długie odcinki. I teraz dowiadujemy się, że będzie realizowane tam prawie 1,5 km dróg powiatowych. I tak to jest skonstruowane, że akurat tych odcinków nie można było z tego zrobić. Bo jak dla mnie trzy krótkie odcinki to można zrobić przy jednej drodze, czego tutaj z tych trzech krótkich dwa są przy jednej drodze powiatowej. No ale akurat przy tej drodze powiatowej w końcu nie dało się tych odcinków zrobić. Widzi pan, też jako radny zostałem wybrany przez mieszkańców, zgadza się? I w tej chwili mój mandat okazuje się, że jest nieważny, bo państwo też mają pewne jakieś, no wiadomo, swoje oczekiwania, prawda? Też proszę wziąć pod uwagę, że też mi zależy na każdej inwestycji, jaka jest w gminie robiona, powiatowa. Jesteśmy na trzecim miejscu w pozyskaniu funduszy i długości robienia dróg czy chodników. To nie jest ostatnie miejsce. To nie są czasy, proszę pana, ja dokończę, że powiedzmy w poprzedniej kadencji był zrobiony, nie wiem, kilometrowa nakładka i 600 metrów chodnika. Dzisiaj mówimy o odległościach dużo, dużo większych. Niech pan też weźmie to pod uwagę, że my nie siedzimy, nic nie robimy, tylko pracujemy na rzecz wszystkich mieszkańców. Ale ja tego nie powiedziałem, że się nic nie robi. Oczywiście, ale mamy możliwości, korzystamy i pozyskujemy środki. Tylko ja zadałem na początku pytanie, czy jest jakaś strategia, czy jest jakieś argumenty, za pośrednictwem których wybieramy te odcinki. O to zapytałem, nie zapytałem tego, bo rzeczywiście pozyskujemy, robimy te odcinki. Tylko ja, czym się kierujemy, że wybieramy ten, a nie ten? Bo są robione drogi według mnie, no z całym szacunkiem, podejrzewam, że większość z nas przyzna, że jest mniej mieszkańców i są mniejsze nasilenie ruchu i być może jest bezpieczniej. A te najniebezpieczniejsze są nieruszone, nie pozostawione. Prawo mówi, tak jak tutaj było, że było, że też tam musieliście spłacić ileś tam kwoty za coś, co niekoniecznie tego. Takie prawo. A tu jest prawo, do zarządcy drogi należy utrzymanie bezpieczeństwa i to prawo nie jest wykonywane. Wydaje mi się, że jest. Panie Łukaszu, ja z tego co rozumiem i też tak to interpretuję, że tu nie chodzi o to, że nic nie jest robione, tylko dlaczego akurat te odcinki są robione, a nie inne. My jako radni, tak jak podkreślił pan Michał Bąk, wypracowaliśmy stanowisko, że robimy w takiej kolejności, a może jest jakiś inny harmonogram, który ma powiat określony, że on będzie robił w takiej kolejności te drogi. Ostatni nabór, który był przeprowadzony w sierpniu 2020 roku, mówił jasno, że muszą być to inwestycje roczne. Z informacji, jakie dostałem od pracowników referatu w powiecie, wychodziło na to, że nic nie zrobimy. No ale oczywiście, jako że też bardzo zabiegam o to, by jak najwięcej powstawało, czy dokończyć nawet odcinki. Bo są sytuacje, jak w Kuźniakach. Udało nam się dokończyć chodnik, który w newralgicznym miejscu był niedokończony. Udało się. Tutaj niech pan zauważy, połączymy Strawczyn, Chucisko i Niedźwiedź. Ja jako radny, nie ukrywam, też jako sportowiec biegam w tamtych miejscach i widzę, że tam jest duży ruch. Ludzie chcą spacerować, starsi chcą chodzić do kościółka, czy młodzież do bierzmowania, czy do komunii rodzice idą z dziećmi. Więc uważam, że takie miejsca też powinno się kończyć. I do czego dążę? Chodzi o to, że pracownicy merytorycznie przekazali informację, że jedyną szansą, jaką można pozyskać pieniądze, są krótkie odcinki, bo je się w ciągu roku będzie je można zrobić. Czyli krótki odcinek chodnika, przetarg, ktoś zaprojektuje szybko, ktoś wybuduje szybko, prawda? A natomiast odcinki dwukilometrowe czy jeszcze więcej, no niestety to trzeba czasu i w rok na pewno się nie wyrobimy, a dotację, którą byśmy dostali od rządu, byśmy musieli zwrócić. Czy jest możliwość taka, że można zrobić trzy krótkie odcinki przy jednej drodze? Ciężko mi powiedzieć, mówię, nie jestem pracownikiem merytorycznym. Po prostu to się zrobi, no, tylko trzeba chcieć po prostu. A jak ktoś po prostu uważa, że nie. No, ja uważam, że po prostu nie, ktoś nie chce tego zrobić, prawda? Ktoś po prostu nie chce tego zrobić i tak to układa, by tego nie zrobić po prostu. Bo równie dobrze można podzielić jeden długi odcinek na trzy części i zrobić go w trzech odcinkach. Panie Michale, to ja jeszcze mam taką do pana prośbę, żeby pan odpowiedział. Na przykład pani Małgosi, która nie ma ani asfaltu nowego, ani chodnika,
Niech pan mi odpowie. Ja odpowiem na podstawie tego, co myśmy ustalili. Jakby to było egzekwowane w tej odpowiedniej kolejności, to prędzej czy później, ale ten chodnik by był. I nic innego nie przeskakiwałoby ponad niego. A tak to tak, w końcu wyjdzie na to, że my zrobimy 10 krótkich odcinków, wyjdzie 6 km, to by te wszystkie 3 odcinki już zostały zrobione. Ale my zrobimy 10 innych po 600 czy po 500. Znaczy, jeśli mogę zabrać głos, to panie radny, ja mam takie pytanie, czy, bo tutaj dostaliśmy jakiś czas temu od pana wójta pismo, w którym radni mieli się wypowiedzieć. Dostaliśmy ileś tam odcinków dróg i radni mieli zdecydować, które drogi na zasadzie głosowania, tak? I wiadomo, że któreś tam te odcinki były przez radnych wybrane jako pierwsze, które jakoś drugie i tam kolejne na tej liście. I powiedziano nam, że gmina się postara, że my tutaj w sumie decydujemy tak jako rada i że te odcinki, że te drogi będą w tej kolejności wykonywane, remontowane, modernizowane i stąd tutaj takie rozżalenie części radnych, bo oczywiście mówimy o drogach powiatowych, tak? Więc moje pytanie jest takie, czy pan umie odpowiedzieć, ewentualnie pan Karol, zastępca wójta, czy pan przewodniczący rady, czy możecie panowie powiedzieć, jak to wygląda? Czy do powiatu ta lista trafiła, którą tutaj radni, bo stąd wynika to rozżalenie, bo z tego co ja pamiętam, chociaż tam nie była akurat, ja powiedzmy tak wstępnie, może tam nie ma drogi akurat bezpośrednio, która przebiega przez moją miejscowość, ja nie pamiętam tego, tak, ale też głosowałam, też składałam to pismo. Czy możecie powiedzieć, czy ta lista trafiła do powiatu, jak to wygląda, czy powiat się do tego odniósł i dlaczego jest takie przesuwanie, bo według mnie to dzisiejsza wypowiedź tutaj pana Michała i to co pani Małgosia, to wynika przede wszystkim, główny powód to jest tego, że rady nie zrobili, ustalili między sobą, tak, demokratycznie w zasadzie, bo każdy miał jeden głos, tak. I teraz ta sytuacja, to wygląda na to, że to, co tutaj rada ustaliła, to się nijak ma z rzeczywistością i tak naprawdę rada nie ma nic do powiedzenia, mówiąc kolokwialnie, tak. Czy może pan radny odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda współpraca tutaj, na jakiej to jest zasadzie? Czy faktycznie jest tak, że powiat decyduje, gmina tylko zgłasza swoje propozycje, natomiast to powiat decyduje? Czy jest to ustalane na zasadzie takiej współpracy, że siadają przedstawiciele gminy i powiatu, no to my proponujemy to, no ale jak wy wiecie u siebie na gminie, no to zróbmy to, co wy chcecie. Niech mi pan odpowie na to pytanie. My chcemy, czy mieszka, dokładnie tak, tak? No, czyli gmina, no, na tej zasadzie. Panie co, no w tej chwili nie mogę się wypowiedzieć za zarząd, bo to oni podejmują stosowne uchwały i odbierają. Nie zna pan tych ustaleń, tak? Na tej sprawie 17 czerwca, 18 czerwca tamtego roku. Ja, jeśli można, chciałbym się odnieść, pani Aniu, jako tutaj rada gminy, nic nie ukrywamy. To, co jest uchwalone, wysłane do powiatu i zostało to wysłane. To na pewno dotarło. My mamy jakieś tam teczkę, jakąś taką miejsce, chowamy to, co nie poszło. Wysłane zostało i jest powieści. A to jest tyle na ten temat. To teraz ja jeszcze chciałem zapytać, te trzy odcinki zostały wskazane przez gminę czy przez powiat? No bo ktoś te wnioski złożył, prawda? Czyli te trzy krótkie, które teraz będą realizowane, które są tam na czwartym, piątym i tam, no nie wiem dokładnie, które, ale poza kolejnością, kto te odcinki wskazał? Czy to powiat sam wskazał i wybrał się z tej listy, czy zwrócił się do gminy, by gmina wskazała? Czy tutaj była wspólna rozmowa, tak jak mówię, trzy odcinki, które macie na liście pierwsze, to są duże inwestycje, które mają ponad 2 km. Tak, więc tak jak wspomniałem, po rozmowach z pracownikami merytorycznymi w Starostwie Powiatowym wraz z dyrektorem, doszliśmy do wniosku, jeżeli mamy już składać, bo mogliśmy walkowera oddać, to nie ukrywam szczerze, mogliśmy i nic nie napisać, prawda? To też tak mogło być. Zdecydowaliśmy, że o krótkich odcinkach wrzucimy, jeżeli się uda i przejdą, no to przejdą. Proszę mi też wierzyć, że to nie jest łatwa droga, że one mają wejść. Na 50 wniosków weszło 11, z czego nasze dwa wnioski. To nie jest dobra wiadomość? Do mieszkańców gminy? Proszę im odpowiedzieć. Ale nie mam odpowiedzi, kto wskazał, czy gmina, czy powiat, czy wspólnie doszło do spotkania i ustalono, że wskazujemy. Myślę, że powiat wskazał, no i... Czy mówimy dalsze o racjonalności tego, mamy dochodzić w powiecie. Tego to chciałem uzyskać, tak? Więc zwrócę się z odpowiedzi. Panie Łukaszu, ja jeszcze mam pytanie. Czy posiada pan może
jakąś informację na temat ulicy Gimnazjalnej przy drodze powiatowej, ten odcinek od ulicy Henryka Sienkiewicza do Leszczynowej. Jest tam projekt zrobiony na chodnik, prawdopodobnie projekt już się przedawni, był chyba aktualizowany i ta aktualizacja też już niedługo, tym bardziej, że teraz jest tam, będzie robiona droga, czy nie można to jakoś dorzucić? Ma pan informację jakąś na ten temat? Tak, panie Michale, panie radny, mam informację taką, że projekt nadal jest zaktualizowany. On no, czeka też na pieniądze, tak jak wspomniałem, mamy kryzys w powiecie i na wydatki takie 50 na 50 dzisiaj nie mamy pieniędzy, że tak powiem. Zabiegam o to, myślę, że jest jakaś szansa, bo dobrze by było przy tej przebudowie już zamknąć ten odcinek. Tam jest kwota niecałe 300 tysięcy. Liczę, że też nie da się ukryć, że prawdopodobnie przebudowa też troszeczkę się opóźni, będzie kończona w roku 2022. No i liczę na to, że jeżeli tutaj radni i Rada Powiatu podejmie stosowną uchwałę, uda się zrobić ten odcinek. Ale tak jak wspomniałem, muszą być na to środki. Nie mając środków, ja też panu nie zapewniam tego, że ta inwestycja będzie zakończona. Nie wiadomo też, jak przetargi by poszły dalej. Czasy się zmieniają, niestety wszystko drożeje. I to też jest kolejny problem dla samorządów. Na pewno w tej sprawie też stosowne interpelacje stosowałem, więc mogę do wglądu też dać panu radnemu, jeżeli jest taka potrzeba. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana Łukasza tutaj? Jeśli nie ma, to dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Tak jak wspomniałem, szanowni radni, jestem do dyspozycji. Może wszystkiego nie zrobimy, ale wspólnie zawsze coś będziemy mogli działać więcej. Cieszymy się, że jest pan, reprezentuje pan nas, bo no cały czas jest to małe niedomówienie, że my chcemy jedno powiat robić drugie, żeby tutaj jakiś kompromis wypracować, żeby naprawdę robić te odcinki, które są najbardziej potrzebne mieszkańcom, uważam. Myślę, że radni pozostali się tu może zgodzą ze mną. Ja też myślę, bo tak odczułam z pana po wypowiedzi, że pan jest taki troszeczkę oburzony, że my zarzucamy, że nic nie robicie. Robicie, my to widzimy, tylko nam chodzi o to, tak jak tu wcześniej pan Michał powiedział, że nasze wnioski, to co podejmujemy tutaj, nie są w ogóle respektowane w powiecie i chyba tylko i wyłącznie. Nie, nawet nie uzasadnione. Przekażę informacje do zarządu. Mam nadzieję, że też otrzymam stosowną odpowiedź i przekażę ją państwu, czy osobiście, czy na komisji. Dobrze? To przechodzimy do punktu pierwszego. Już koniec, tak? Tak, dziękujemy. Tak? No to ja również. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego jeszcze. Do widzenia. Udanych wakacji przede wszystkim. Do widzenia. Przechodzimy do punktu pierwszego. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strawczyn za 2020 rok oraz sprawozdań finansowych gminy Strawczyn za 2020 rok oraz zapoznanie się pod punkt pierwszy opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy Strawczyn za 2020 rok. Proszę bardzo. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Strawczyn za 2020 rok otrzymali państwo z takim już wyprzedzeniem, więc już ma dużo było okazji do tego, żeby się zapoznać. Wpłynęła również opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach właśnie z wykonania budżetu gminy Strawczyn za 2020 rok. I pozwolę sobie przedstawić tę opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jest to uchwała nr 63/2021 od 8 Stowa Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Strawczyn za 2020 rok. 8 Stowa Orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, przewodniczący Ewa Miura i panowie Wojciech Czech z imieniem Rękas. Postanawia zaopiniować pozytywnie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strawczyn za 2020 rok. Uzasadnienie. Przedłożone przez wójta gminy Strawczyn sprawozdanie za 2020 rok
dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, a także sprawozdanie wykonania budżetu ministra Aczyn za 2019 rok. To jest skąd? Regionalnym Izbie Obrachunkowej sporządzone na podstawie artykułu 267 ust. 1 punkt 1 i 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W wyniku analizy porównawczej danych zawartych w wymienionej wyżej sprawozdaniu stwierdzono ich wzajemną zgodność, w tym zgodność rachunkową, a także zgodność obowiązującą w klasyfikacjach budżetowych. Analizowane wielkości ukazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok zgodne są także z uchwałą budżetową gminy Strażyń na 2020 rok i jej zmianami dokonanymi w roku budżetowym przez organy gminy. Stwierdza się, że sprawozdanie wójta gminy Strażyń z wykonania budżetu gminy za 2020 rok uwzględnia wymogi określone na artykule 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ponadto sprawozdawczy stwierdził, że 1. Dochody budżetowe w 2020 roku zaplanowane w wysokości 66 051 023 zł i 93 grosze z uwzględnieniem dokonanych w ciągu roku zmian budżetu zrealizowane zostały w kwocie 69 465 361 zł i 59 groszy, co stanowi 105,16% w stosunku do dochodów planowanych. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 14,088,932,14 zł, co stanowi 127,58% w stosunku do planu tych dochodów, a dochody 5,376,429,45 zł, to stanowi 100,66% planu. Zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności niepodatkowych stanowią kwotę opłat 437,466,74 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 23,390 zł. Ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok wynika, że gmina podejmowała czynności zmierzające do preegzekwowania zaległych należności budżetowych. 2. Plan wydatków w wysokości 71,277,545,93 zł wykonano w kwocie 70,055,383,65 groszy, co stanowi 98,28% w stosunku planu. W tym realizacje planowanych wydatków majątkowych wyniosły 20,254,812,99 zł, to jest 99,57% planowych wydatków i wydatków bieżących 49,800,570,66 zł, co stanowi 97,76%. Wydatki majątkowe stanowiły 28,91% wykonania wydatków obrotu. Na podstawie sprawozdania oferta NDS, sprawozdania na wyższe deficycie, sporządzonego na koniec roku budżetowego 2020, stwierdzić należy, że wykonane wydatki bieżące nie przekraczają kwoty wykonanej dochodów bieżących, co spełnia wymagi artykułu 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem dyspozycji artykułu 15ZOA ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków i ich planu wynikającego z uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości wydatków budżetowych. Wskazuje to na dokonywanie wydatków budżetowych zgodnie z przepisami artykułu 254 ustawy o finansach publicznych. Punkt 3. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w 2020 roku stanowi deficyt budżetu
590 tysięcy 28 przy planowanym deficycie wysokości 5 milionów 226 520 zł. W 100% zrealizowane zostały zaplanowane przychody budżetu z kredytów i pożyczek w kwocie 6 milionów 225 zł oraz przychody z wolnych środków w kwocie 338 625 złotych 60 groszy, jak również przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o którym mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 8 wyżej innej ustawy o finansach publicznych. W kwocie 1 274 897,79 zł. 100% zrealizowano również rozchody przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2 612 000 zł. Punkt 4. Zobowiązania gminy Straczyn do tytułów dłużnych na koniec 2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem RPZ wynoszą ogółem 18 163 000 zł. I stanowią je zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczek długoterminowych. Dług gminy Straczyn wzrósł na koniec 2020 roku o 3 613 000 zł w stosunku do stanu na koniec 2019 roku. Relacja kwoty długu do wykonanych w 2020 roku dochodów nie narusza artykułu 15z.o.c. ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zobowiązania wymagalne nie występują. Mając powyższe na uwadze, należało postanowić jak następnie. Ta uczelnia na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o Regionalnej Izbie Obrachunkowej wójta gminy Straczyn przysługuje prawo wniesienia dowolenia od niniejszej uchwały do kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. I podpisano przewodnicząca sprawy przeszkolającego magister Ewa Kudura. Ja może parę słów odniosę się do tych wielkości, które są głównie przedstawione w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Takie wykonanie na przykład dochodów, które tutaj mamy powyżej planu, bo ogółem dochody wykonano właśnie w procencie, to jest 105,16% w stosunku do planu, czyli to wygląda tak, że mamy dużo więcej tych dochodów, ale to wyższe wykonanie dochodów na koniec 2020 roku wynika między innymi z takich sytuacji, z takich pozycji, które są również prawdopodobnie wykazane. Gmina otrzymała środki na rachunek bankowy, one wpłynęły, natomiast nie zostały one wykorzystane w 2020 roku. A mam na myśli tutaj środki w dużej kwocie, na przykład środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, to jest prawie 2 300 000, gmina otrzymała, planu na to nie było, wykonane było. Natomiast te środki z tamtego roku, teraz Państwo wiedzą, my wykorzystujemy w 2021 roku, ale właśnie procentowo to tak wygląda, że rzeczywiście na dużo, dużo ponad wykonała tych dochodów. Tak samo się też ma to wykonanie, które tutaj jest uwzględnione w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w stosunku do dochodów majątkowych, bo też w stosunku do planu 127%. Ale właśnie to jest właśnie ten skutek tego, że gmina otrzymała środki, tak jak mówię, między innymi te z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, gdzie to powoduje, że ten procent wykonania jest dużo wyższy niż 100. Tak samo jest też ze środkami z Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie też wchodzi na nasze gminne. Gmina otrzymała środki, one są na rachunku, procent jest dużo wyższy. Natomiast wykorzystujemy je w 2021 roku. Jeżeli chodzi o pozostałe wielkości, myślę, że Państwo mieli dużo wcześniej te materiały, spokojnie można było przeanalizować. Jeżeli są jakieś pytania do sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdań finansowych, to bardzo proszę. Są jakieś pytania? Nie ma, to przechodzimy do opiniowania. Kto jest? Trzeba się zapoznać z wnioskiem komisji rewizyjnej. To przechodzimy do podpunktu drugiego. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Straczyn w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Straczyn za 2020 rok.
poprosimy tu pana przewodniczącego komisji o krótkie scharakteryzowanie, bo i tak cały wniosek będzie odczytany jutro podczas sesji. Panie Michale. Postaram się to szybciutko streścić. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 14 czerwca 2021 roku. Komisja obradowała w składzie przewodniczący Michał Wąt, zastępca przewodniczącego Marcin Rutkowski. Sekretarz Kazimierz Wieczorek nieobecny był podczas posiedzenia komisji. Obecni byli członkowie Anna Kruszewska i Mariusz Woda. Komisja zapoznała się i rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Strawczyn, sprawozdanie finansowe gminy Strawczyn za 2020 rok, informacje o stanie mienia gminy Strawczyn na dzień 31 grudnia 2020 roku. Komisja zapoznała się również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Strawczyn za 2020 rok. Komisja pozytywnie zaopiniowała te sprawozdania. Te wszystkie wartości tutaj odnośnie dochodów i wydatków, to już pani Starnik przedstawiła, są one identyczne, to jest tak jak dostaliśmy w sprawozdaniu do analizy, każdy z nas dostał. Z rzeczy tutaj takich podsumowujących, poza tym co i na co zostało, że tak powiem, pozyskane i wydatkowane, gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy tutaj 6 225 tysięcy zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu. Rozchody budżetu w 2020 roku wyniosły 2 612 tysięcy, dotyczyły właśnie spłaty kredytów w kwocie 2 612 tysięcy. Zadłużenie gminy Strawczyn na koniec 2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 18 163 tysięcy zł i jest to 26,15% w stosunku do osiągniętych dochodów. Budżet zamknął się deficytem w kwocie 590 022,06 zł na plan 5 226 522 tysięcy. Także komisja postanowiła jak na wstępie, czyli pozytywnie zaopiniowała. Przeczytam może jeszcze protokół z głosowania. Protokół z głosowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Strawczynie z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Strawczyn. W głosowaniu jawnym, imiennym nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Strawczynie w dniu 14 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Strawczyn z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok członkowie Komisji Rewizyjnej głosowali. Wąt Michał przewodniczący za, Rutkowski Marcin zastępca przewodniczącego za, Wieczorek Kazimierz sekretarz nieobecny podczas posiedzenia komisji, Kruszewska Anna członek komisji za, Gołda Mariusz członek komisji wstrzymał się. Liczba głosów za 3, liczba głosów przeciw 0, liczba głosów wstrzymujących się 1. Większością głosów za przy jednym wstrzymującym się komisja rewizyjna podjęła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Strawczyn z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Czy są jakieś pytania do wniosku komisji rewizyjnej? Nie ma, przechodzimy do podpunktu trzeciego. Zapoznania. Tak. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Strawczynie w sprawie absolutorium za 2020 rok. Przeczytam, pozwolę sobie przeczytać opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała nr 91/2021. Ósmy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dnia 16 czerwca 2021 roku dotyczący opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. Ósmy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Przewodnicząca Ewa Midura, członkowie Wojciech Czerw, Zbigniew Rękas. Na podstawie artykułu 13 punkt 8 ustawy dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych w związku z artykułem 18a ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym po zbadaniu w dniu 16 czerwca 2021 roku wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Strawczynie w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Strawczyn za 2020 rok postanawia
zaopiniować pozytywnie wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Strawczyn za 2020 rok z tytułu wykonania budżetu. Uzasadnienie. Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Strawczynie w dniu 14 czerwca 2021 roku po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strawczyn za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2019 roku sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Strawczyn za 2020 rok z tytułu wykonania budżetu. Wniosek Komisji Rewizyjnej został skierowany do Rady Gminy i przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w celu zaopiniowania. Analizując przedmiotowy wniosek, skład orzekający stwierdził, że jest on oparty na uchwaleniach Komisji Rewizyjnej odnoszących się do wykonania budżetu gminy Strawczyn za 2020 rok. Przedmiotowy wniosek Komisji Rewizyjnej związany jest z pozytywnym zaopiniowaniem przez Komisję realizacji budżetu za 2020 rok. Skład orzekający stwierdził ponadto, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Strawczyn składa się z 5 osób. Jak wynika z protokołu z głosowania załączonego do przedmiotowego wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Strawczyn z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok, wniosek ten przyjęty został przy obecności 4 członków Komisji Rewizyjnej 3 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się. Odnosząc się do ustalonego stanu faktycznego, skład orzekający RIO w Kielcach stwierdza, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Strawczynie prawidłowo wykonała dyspozycję artykułu 270 ust. 2 i 3 wyżej wymienionej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i artykułu 18a ust. 3 zdanie pierwsze wyżej wymienionej ustawy o samorządzie gminy, w związku z czym postanowiono jak w sentencji. Pouczenie. Od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały składu orzekającego. Przewodnicząca składu orzekającego, magister Ewa Midura. Przechodzimy do zaopiniowania sprawozdania. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Wszyscy obecnie radni za. Przechodzimy do punktu drugiego. Zaopiniowanie projektu uchwał na sesję Rady Gminy. Podpunkt pierwszy w sprawie udzielenia wójtowi gminy Strawczyn wotum zaufania za 2020 rok. Czy Państwo radni chcą jakichś dodatkowych informacji? Czy przechodzimy do opiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Strawczyn wotum zaufania za 2020 rok? Jeśli nie mają pytań, to przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Wszyscy obecni radni za. Przechodzimy do podpunktu drugiego. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Strawczyn za 2020 rok. Czy są jakieś dodatkowe pytania do przedmiotowego projektu uchwały? Nie ma, to przechodzimy do opiniowania. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Wszyscy obecnie radni za. Przechodzimy do podpunktu trzeciego w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Strawczyn z tytułu wykonania budżetu gminy Strawczyn za 2020 rok. Czy są jakieś pytania do przedmiotowego projektu uchwały? Nie ma, przechodzimy do zaopiniowania. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Wszyscy obecnie radni za. Przechodzimy do podpunktu czwartego, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok. Prosimy Pani Skarbnik. Przyjęcie uchwały na najbliższą sesję w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok. Mamy zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 735 136 zł i dokonanie jednocześnie aktualizacji z tego, co
na wieloletnie przedsięwzięcia. I jeszcze treścią uchwały jest zmiana dochodów i wydatków związanych właśnie z opłatami za wydawanie podatkami komunalnymi, co również wynika z załącznika numer 1 i 2 do poniższego projektu uchwały, więc za chwileczkę będę właśnie omawiać te zmiany w tym paragrafie 4 treści tejże uchwały. Tak jak zawsze zmiany dotyczące dochodów mamy w załączniku numer 1, gdzie w dziale 400 zwiększenie o 8 zł plus wpływy jeszcze z rozliczenia dotacji z zakładu komunalnego publicznie wody. W dziale 600 natomiast transport i łączność. W pierwszym oddziale 604 lokalny transport zbiorowy. Mamy wprowadzone środki w wysokości 98 961 zł. To są właśnie te środki, o których mowa już dzisiaj była, środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na uruchomienie tych lokalnego transportu, tych czterech linii. 98 tysięcy otrzymujemy z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Pozostałej pozycji w oddziale 616 drogi publiczne gminne, zwiększenie wyplanowanych dochodów o kwotę 15 tysięcy złotych, zwiększamy w związku z wpływami z opłat za korzystanie z przystanku. Kolejny dział 630 turystyka, zadania w zakresie powszechnienia turystyki, mamy zwiększone dochodów o kwotę 187 tysięcy 21 złotych. Jest to, proszę Państwa, refundacja za wydatki, które były wykonane w 2020 roku na ścieżce narciarsko-biegowo-rowerowej, bo ostatnie płatności musieliśmy dokonać ze swoich środków. Złożone zostały wnioski rozliczeniowe w 2020 roku, ale niestety te środki już nie zdążyły wrócić do budżetu do nas, dlatego jest to refundacja tych dochodów unijnych ze ścieżek narciarsko-biegowo-rowerowej i części szkoły wewnętrznej. Dział 756 natomiast ogólnie niewielkie zwiększenie było 2700 zł. Zmniejszenia mamy z typu wpływów z podatku od spadków i darowizn, bo mamy minus 30 tysięcy złotych. W porównaniu do tego pierwszego półrocza widzimy, że tych wpływów nie będzie. To są dochody, które są realizowane przez Urząd Skarbowy. I tutaj rok do roku trudno jest zaplanować, w jednym roku może być to na przykład właśnie 50 tysięcy, a w drugim roku 20 tysięcy. No to gdzie gmina, no to po prostu nie ma wpływu. Teraz widzimy już w pierwszym półroczu, że tych dochodów nie będzie. Natomiast zwiększamy, bo są większe wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Tam już w tym pierwszym półroczu widzimy, że jest wyższe wykonanie niż plan, który był ustalony. Oby tak dalej, bo rzeczywiście te dochody z tego udziału podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do poprzedniego roku są dużo wyższe. Jeżeli taka tendencja będzie się utrzymywała rzeczywiście w drugim półroczu, to taka dosyć pozytywna informacja, że te środki nam się tutaj zwiększają, a nie są jeszcze na tym samym. Kolejny dział 758 różne rozliczenia, wpływy z różnych opłat, to są zwroty z opłaty za koszty sądowe, również za poprzedni rok 2000 z tytułu kary odszkodowań 1180 zł. Dziale 801 oświata i wychowanie, no i zwiększenie o 27 462 zł. Jest to zwiększenie przy zadaniu, które jest realizowane przy pomocy środków unijnych. Rozbudowa infrastruktury sportowej, wyposażenie pracowni w Rudzie Starczyńskiej, a to wyposażenie pracowni jest we wszystkich placówkach w ramach tego projektu. I te środki właśnie to są takie jeszcze unijne i z budżetu państwa. Te 27 tysięcy w tym roku powinno do nas więcej wpłynąć przy tym zadaniu. Kolejny dział 652 pomoc społeczna. Tutaj mamy wpływy, które realizuje dochody, które realizuje gminność Rady Pomocy Społecznej, między innymi z tytułu odpłatności, częściowej odpłatności za usługi.
specjalistyczne, czy opiekuńcze, czy domy pomocy społecznej. Część tych środków również wpływa do budżetu, więc zwiększamy te dochody. Podobna sytuacja jest w dziale 855, rodzina, również zwiększenie ogólne o 20 310 zł. To również te dochody realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a mianowicie to są właśnie zwroty tymi należnie pobranych świadczeń. To wpływa na dochody i później po drugiej stronie musimy to oddać do budżetu, państwa. I ostatni dział 900, gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W pierwszym oddziale zwiększamy planowane dochody o kwotę 280 923 zł. Te środki pochodzą, proszę Państwa, ze zwiększenia z aktualizacji przepisu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym, że w tym pierwszym półroczu jeszcze dużo tych deklaracji wpływało, tych środków właśnie z tej opłaty w tym momencie wiemy, że jest więcej o te 280 tysięcy, więc dochody zwiększamy i po drugiej stronie również zwiększamy o taką sumę kwotę również i wydatki. W rozdział 905 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie dochodów o 25 tysięcy złotych. W związku z przystąpieniem gminy Strawczyn do realizacji projektu Czyste Powietrze, to są środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Łącznie na ten program projekt gmina może pozyskać 30 tysięcy złotych generalnie na obsługę tego programu, więc część tych środków jest sprowadzana w tym roku, pozostała będzie w przyszłym 2022 wprowadzona. I ostatni rozdział 926, pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, również zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 65 tysięcy złotych. Zwiększamy dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, które są już po części zaplanowane w budżecie na usuwanie azbestu, bo mamy tam kwotę 75 tysięcy, ale wniosek, który został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w tym zakresie, czyli w zakresie usuwania azbestu, jest na kwotę aż 140 tysięcy. Jest na tyle zapotrzebowana, jeżeli chodzi o usuwanie azbestu. To zadanie, jak do tej pory, jest dofinansowane z środków Wojewódzkiego Funduszu, no więc również zgodnie z wnioskiem, który został złożony przez gminę, również będzie w Unii, będzie realizowany. I łącznie mamy zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 735 zł i 735 135 zł. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany w planowanych wydatkach, mamy w załączniku numer 2 w dziale 600 transport i łączność, rozdział 604 lokalny transport zbiorowy, zabezpieczenie środków w wysokości 119 347 zł. Są to środki właśnie na ten projekt, który gmina złożyła do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. To dofinansowanie, o którym tutaj koleżanka mówiła, te 98 tysięcy, jest to dofinansowanie do kwot netto, czyli ten zapewnienie minimum 10% udziału własnego to również do kwoty netto, więc dlatego tutaj mamy kwotę 119 tysięcy przy transporcie 8% VAT-u. Tam środków troszkę było w tym rozdziale, więc zmniejszamy 15 tysięcy zakup materiałów i wyposażenia, między innymi na paliwo było przeznaczone do naszych autokarów, które miały wozić, więc te środki zmniejszamy, przekazujemy udział własny przy tym projekcie odnośnie lokalnego transportu zbiorowego. Natomiast w rozdziale 616 drogi publiczne gminne w paragrafie 605.0 mamy zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3470.
z czego tutaj są kwoty na plus i na minus. Między innymi zmniejszamy w tym paragrafie, zmniejszamy wydatki majątkowe zgodnie z wnioskiem Sołectwa Ruda Starczyńska, Fundusz Sołecki. Tutaj jest zmniejszenie w Funduszu Sołeckim w Rudzie Starczyńskiej 9235 zł. Również zmniejszenie wydatków majątkowych w tym paragrafie dokonało Sołectwo Tamce o 11 365 zł. Natomiast zwiększenie wydatków w urzędzie, w planie urzędu gminy o kwotę 24 070 zł dotyczy zwiększenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej, gdzie gmina miała własne środki zabezpieczone w wysokości 110 tysięcy złotych. Odbyły się przetargi na wykonanie tych dokumentacji projektowych na drogach gminnych. I do dwóch zadań, które zostały wybrane, właśnie brakuje kwoty 24 070 zł, więc to jest na plus. Te dwa zadania, do których brakuje tych środków, tych 24 tysięcy, o których przed chwileczką powiedziałam, to jest właśnie dokumentacja projektowa na drodze gminnej miejscowości Chamce Kościelna i dokumentacja projektowa w miejscowości Broni, ulica Strażacka. Te dokumentacje w tym pierwszym przypadku to jest to kwota 55 350 zł, natomiast w przypadku drugiego zadania, czyli w miejscowości Promnik Strażacka, jest to kwota aż 78 720 zł. Mieliśmy wiele więcej zadań zaplanowanych do wykonania tej dokumentacji projektowych na tych drogach gminnych. Tak jak mówię, 110 tysięcy złotych na to było przeznaczone i tylko te dwa zadania jeszcze brakuje, te 24 tysiące. Więc no, jeżeli chodzi o dokumentację, mamy niesamowity wzrost w porównaniu do lat poprzednich, gdzie dokumentacja wyglądała rzeczywiście na 20 tysięcy. Więc dlatego tutaj w tym paragrafie 605.0 jest 3470, z czego, tak jak mówię, na plus te 24 tysiące złotych dokładamy do tych dokumentacji projektowych w ramach środków urzędu i zmiany Funduszu Sołeckiego Ruda Strawczyńska i Chamcy. Dział 750, zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego Ruda Strawczyńska, zwiększenie o 2235 zł. Dział 801, natomiast oświata i wychowanie, paragraf bieżący 4210, zakup materiału, zwiększenie środków o 6 tysięcy dla Szkoły Podstawowej w Oblęgorku. W związku z pismem, które złożyła pani dyrektor, środki mają być przeznaczone na wykonanie zadaszenia i stworzenia miejsca takiego do przechowywania sprzętu. Natomiast te dwa pozostałe paragrafy 605.7, 605.9, zwiększenie planowanych wydatków przy projekcie rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej, to jest ta infrastruktura i doposażenie pracowni. Środki na to, na właśnie na doposażenie pracowni w każdej z placówek w naszej szkole, na to zadanie były zabezpieczone w roku 2022, więc zakończenie realizacji tego projektu, bo to jest cały projekt, rozbudowa infrastruktury sportowej plus wyposażenie w poszczególnych placówkach. Ale z przetargu, który teraz został ogłoszony, zapłata za wyposażenie w tych placówkach w ramach tego projektu będzie właśnie w tym roku. W związku z tym z roku 2022 przy tym zadaniu zostały zmniejszone wydatki, natomiast musimy zabezpieczyć zapłatę w roku 2021. I to wyposażenie to wydaje, że na 209 tysięcy z przetargu wyszło. Kolejny dział 855 rodzina. Tutaj mamy te środki, które są po stronie dochodu, po stronie wydatku.
Państwa, pierwszy rozdział 9.02, gospodarka odpadami komunalnymi. Zwiększamy środki na zagospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z tym zwiększonym przepisem z tytułu tych opłat. Rozdział 905, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększenie wydatków o 25 tysięcy złotych z przeznaczeniem na koszty obsługi związków z przystąpieniem gminy Zdrawczyn do realizacji projektu Czyste Powietrze. Rozdział 915, oświetlenie ulic, lasów i dróg, zwiększenie o 15 365 zł. Tutaj są zmiany w Sołeck, w wybraniach sołeckich. Zmiana dotyczy Rudy Sprawczyńskiej i Chełmiec. Sołectwa zwiększają sobie na oświetlenie uliczne, łącznie te 15 tysięcy złotych. Rozdział 926, pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami. Zwiększamy środki na zakup usług pozostałych o 65 tysięcy, tak jak już Państwu wspomniałam, w związku z wnioskiem, który został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu w kwocie na 140 tysięcy złotych. I ostatni dział 926, kultura fizyczna, obiekty sportowe, zwiększenie wydatków majątkowych. Również to zwiększenie dotyczy zmian dokonanych w ramach Funduszu Sołeckiego, Sołectwa w Rudzie Starczyńskiej. Łącznie zamykamy się zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 735 zł. I zmiana dwóch załączników. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne roczne. W limitach wydatków w załączniku nr 3 zmiana dotyczy właśnie pozycji nr 27. Rozbudowa infrastruktury sportowej i wyposażenie pracowni matematyczno-przewodniczej w placówkach oświatowych na terenie gminy Sprawczyn, w nawiasie Ruda Sprawczyńska, Szkoła Podstawowa Ruda Sprawczyńska. Tak jak Państwu wspomniałam, przy tym zadaniu to wyposażenie, zapłata za wyposażenie tych pracowni matematyczno-przewodniczych z 2020 roku musiała zostać przesunięta na rok 2021. I to tyle zmian w tym załączniku. A jeżeli chodzi o załącznik nr 4, zadania inwestycyjne roczne, głównie zmiany dotyczą pozycji 14 i 15. 14 to zmiana Funduszu Sołeckiego, Sołectwa w Rudzie Starczyńskiej. Sołectwo zmieniło przedsięwzięcie i rodzaj zadania. Natomiast w pozycji 15 tutaj właśnie dokumentacja, o której Państwu mówiłam, mamy wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminy w miejscowości Kamice Kościelne, w miejscowości Promień, ulica Strażecka i łącznie ta dokumentacja na dwie drogi wynoszą 134 070 zł. Reszta zmian to zmiany, które w Funduszu Sołeckim, Sołectwa Ruda Starczyńska, bądź też Kamice Sołectwo dokonało. Zmian w budżecie. Najwyższą sesję, jak są pytania, bardzo proszę. Czy są jakieś pytania? Nie ma, przechodzimy do opiniowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Wszyscy obecni radni za. Przechodzimy do podpunktu 5 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Zdrawczyn na lata 2021-2031. W projekcie tejże uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Zdrawczyn na lata 2021-2031 zmiany zostały dokonane w roku 2021, zarówno w załączniku numer 1, jak i w załączniku numer 2. Jak Państwo wiedzą, że ta uchwała musi być spójna ze zmianami dokonanymi w budżecie. Natomiast zmiany, które zostały dokonane w następnych latach, czyli w latach 22 m.in.
Tak jak już wspominałam, to jest właśnie ta rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej przy projekcie, który zrealizowany w Rudzie Strawczyńskiej. Te wydatki, które były na wyposażenie zaplanowane w roku 2022 zostały zmniejszone, a zwiększone zostały w roku 2021. I tutaj jest ta zmiana przy tym zadaniu w następnych latach. I jeszcze to w załączniku numer 2 to jest pozycja 1.1.2.2, to rozbudowa infrastruktury sportowej. Łączne nakłady tutaj się niewiele zmieniły, bo mieliśmy zaplanowane to wyposażenie środki na to wysokości 198 tysięcy, a po przetargu wyszło 200 bodajże 6, więc te parę tysięcy trzeba było tutaj dołożyć, bo po przetargu to parę tysięcy więcej niż u nas było w budżecie. Przy tym zadaniu są złożone na wyposażenie właśnie tych placówek oświatowych. I jeszcze zmiana jeszcze jedna, która dotyczy kolejnych lat, między innymi 2022 roku. To jest pozycja ostatnia z numerem 13216, gdzie zostało wprowadzone nowe zadanie, a mianowicie wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej miejscowości Strawczyn, ulica Bartowa, Elektronik Szkolna. Z łącznymi nakładami w wysokości 90 tysięcy złotych w roku 2022. To jest między innymi to zadanie, które w tym roku był przetarg, natomiast nie zostało zrealizowane. Natomiast termin realizacji w tym roku już na pewno nie byłby możliwy. Jest wpisane do Wydarzenia Przewodniczącej Finansowej z wykonaniem na rok 2022 i na tą chwilę z łącznymi nakładami wysokości 90 tysięcy złotych. To jest nowa pozycja, która do tej pory w wieloletniej prognozie finansowej nie mamy już. Czy są jakieś pytania do wieloletniej prognozy finansowej? Nie ma, to przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest za, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Wszyscy obecni radni za. Przechodzimy do podpunktu 6 w sprawie zaciągnięcia kredytu. Projekt naszej uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu związany jest z uchwałą budżetową, która została podjęta w grudniu, uchwała budżetowa na rok 2021, jak również wieloletnia prognoza finansowa. Już w tym pierwszym dokumencie został zaplanowany kredyt na rok 2021 w wysokości 3 400 zł. Ta kwota jest zgodna z wieloletnią prognozą finansową, czyli te przychody są wpisane w tą poprzednią uchwałę w sprawie budżetu, jak również spłata również tej kwoty, tych 3 400 000 zł jest rozpisana w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2022-2031. Tak jak zawsze, jeżeli będzie taka sytuacja, że nie będzie konieczności wykorzystywania tego kredytu w tej wysokości, która tutaj jest w uchwale, zawsze w specyfikacji zdobyć warunków zamówienia w przetargu, gmina zawsze robi taki zapis, że może nie wykorzystać danej wysokości bez żadnych kosztów czy też prowizji. Więc to jest kwota oczywiście maksymalna, która jest konieczna do zaciągnięcia w celu wyważenia budżetu, te wydatki, przychody i rozchody. Część tych środków jest zaplanowana na spłatę zobowiązań, tak jak Państwo widzą, czyli 2 133 000, które mamy zaplanowane tych rozchodów w naszym budżecie w bieżącym roku, i część tej kwoty
będzie przeznaczone na sfinansowanie planowanych obietnic w wysokości 1 267 tysięcy złotych. Czy są jakieś pytania? Nie ma, to przechodzimy do opiniowania projektu uchwały. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Wszyscy obecni radni za. Dziękujemy bardzo pani skarbnik. Przechodzimy do punktu czwartego. Sprawy różne. Aha, dobrze, to jeszcze. To mamy tutaj pismo od wojewody świętokrzyskiego do pana Grzegorza Stępnia, przewodniczącego Rady Gminy w Strawczynie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności. Uchwały nr 34/290/2021 Rady Gminy Strawczyn z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie uchwalenia studium i kierunku zagospodarowania przestrzennego Gminy Strawczyn. Po przeanalizowaniu przedmiotowej uchwały pod względem zgodności z przepisami o planowaniu zagospodarowania przestrzennym, zwanej dalej ustawą, stwierdzono następujące nieprawidłowości. Punkt pierwszy. Nie ponowiono uzgodnienia projektu studium z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego, Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28 grudnia 2020 roku podjął uchwałę nr 27/377/20 w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego dotyczącej opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego, zwanego dalej MOW. MOW-OW został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 stycznia 2021 roku, pozycja 277 i obowiązuje od dnia 27 stycznia 2021 roku. Gmina Strawne znajduje się w granicach objętych MOW-OW. Uzgodnienie projektu studium z wyżej wymienionym organem miało miejsce w dniu 15 grudnia 2020 roku i dotyczyło zakresu zgodności tego projektu z planem zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego uchwalonym w 2014 roku. Należy podkreślić, że projekt studium był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 18 lutego 2021 roku do 11 marca 2021 roku. Zatem powinien już uwzględnić MOW-OW. Nadmienia się równocześnie, że w opinii Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego z dnia 11 grudnia 2020 roku była zawarta informacja, że w grudniu 2020 roku zostanie uchwalony MOW-OW. Punkt drugi. Występuje niezgodność między częścią tekstową a częścią graficzną studium o nazwie złóż. To jest, w części tekstowej jest mowa o złożach Strawczyn, Strawczyn 2 i Strawczyny. W części graficznej jest mowa o złożach Strawczyn, Strawczyn i Strawczyny. Punkt trzeci. W załączniku nr 3 do uchwały rysunek studium kierunki zagospodarowania przestrzennego brak jest naniesienia gazociągu wysokiego ciśnienia, o którym mowa w tekście studium w tabeli nr 48, pozycja 7, strona 142. Punkt czwarty. W załączniku nr 2 i nr 3 do uchwały nieprawidłowo oznaczono linie energetyczne 220 kV i 400 jako NN, ponieważ linie te są liniami wysokiego napięcia i powinny być oznaczone WN. Punkt 5. W dokumentacji planistycznej. Punkt 5.1. Brak jest uwag pism wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w 2021 roku. Podpunkt 5.2. Brak jest uwag pism wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu w 2018 roku, o których mowa w pozycjach 15, 16, 65, 66 i 96 i 93. Załącznika nr 4 do uchwały. Podpunkt 5.3. Brak jest projektu studium ponownego opiniowania z PSR w Radomiu w lutym 2021 roku. Podpunkt 5.4. Brak jest części graficznej projektu studium wersji papierowej wyłożonej do publicznego wglądu w 2021 roku. Podpunkt 5.5. Nieprawidłowo został wykonany wykaz uzgodnień, dokumentacja po rozstrzygnięciu nadzorczym, ponieważ nie można
uznać, że uzgodnienie jest pozytywne. Kolumna numer 4 tabeli. Gdy z dokumentów wynika, iż dany organ stwierdził, że uzgodnienie projektu studium jest bezprzedmiotowe. Proszę o złożenie się do Krzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach wyjaśnień i odniesienie się w terminie do 18 czerwca 2021 roku do wskazanych wyżej uwag. Po dokonaniu oceny w całości materiału wojewoda zajmie ostateczne stanowisko. Tutaj mamy wyjaśnienia. Szanowny Pan Wojewoda Świętokrzyski, dotyczy pisma znak SPN 34131/6/2021. W związku z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania nadzorczego przez Wojewodę Świętokrzyskiego wyjaśniam, co następuje w zakresie wskazanych w piśmie zarzutów do uchwały nr 34/290/2021. Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn. A wiele. W odniesieniu do braku ponowienia uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Strawczyn, Zarządem Województwa Świętokrzyskiego w zakresie zgodności z ustaleniami zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego dotyczącej opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego, zwanego dalej MOF-OF w Kielce, wyjaśnia się, co następuje. Projekt studium został uzgodniony przez Marszałka Województwa w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego. Do uzgodnienia załączono opinię Zespołu Planowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach z dnia 11 grudnia 2020 roku, które m.in. odniesiono się do projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego w zakresie MOW-u w Kielcach. Stosownie zatem do opinii dokonano uzgodnień i korekt w projekcie studium celem aktualizacji treści również w zakresie ówczesnego projektu MOW-u w Kielcach. Intencją rozwinięcia zapisów projektu studium w tym zakresie było uzgodnienie priorytetowych kierunków rozwoju MOW-u w Kielcach, będących uniwersalnymi kierunkami dla metropolitarnego obszaru w taki sposób, aby nawet nie podjęciu w przyszłości uchwały w sprawie zmiany planu województwa, ustaleniu studium dawało możliwość wprowadzenia złożonych priorytetów przestrzennych w skali regionalnej do realizacji w skali globalnej. Tym bardziej stało się to zasadne w interesie województwa w kontekście zmian w zakresie obowiązywania dokumentów polityki przestrzennej rangi krajowej i niepewnej roli dokumentów polityki regionalnej. W uzgodnieniu projektu studium pismem Marszałka Województwa nie wskazano, że planowane jest podjęcie uchwały w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego dotyczącej opracowania planu zagospodarowania przestrzennego MOW-u, która to informacja dałaby jednoznaczny sygnał o planowanej zmianie planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego mającej nastąpić pod koniec grudnia 2020 roku. Niezależnie w projekcie studium podjęto decyzję o wprowadzeniu treści w zakresie jeszcze będącego w trakcie procedury planistycznej w projekcie wyżej wymienionego dokumentu. Stosownie zatem do uwagi zawartej w punkcie 1 pisma z dnia 11 czerwca 2021 roku w załączeniu stanowiska Marszałka Województwa Zarządu w zakresie zgodności braku naruszenia uchwalonej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwały z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego dotyczącej opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego. Ad 2. W zakresie rozbieżności złoża wyjaśnia się, że wskazane w części tekstowej opisy złóż są prawidłowe, to jest złoże Strawczyn i Strawczyn 2, zlokalizowane obok siebie. W części graficznej, pomimo że w wyniku pomyłki nie wpisano numeracji 2 do złoża, to jednak oznacza się numer MIDAS ID złóż, określają jednoznacznie, gdzie złoże jest zlokalizowane i jaką posiada nazwę. Kluczowe zatem w części graficznej jest, aby złoże posiadało prawidłowe granice swojego udokumentowania. A 3. Dla zaciąg wysokiego ciśnienia relacji Końskie Radoszyce Strawczyn z odejściem na Krasocin, o jakim mowa w części tekstowej studium, stanowi planowane zamierzenie inwestycji celu publicznego rangi krajowej. Na etapie procedury studium żaden z organów odpowiadających za przebieg takiej sieci nie wskazał jego przebiegu. Nie odniósł też potrzeby wprowadzenia go w części graficznej. Trasowanie tak
poważnej inwestycji na etapie studium bez podstawy przeanalizowanego jego przebiegu, opartego o analizy przyrodnicze, bez konsultacji społecznych, byłoby niepotrzebne wprowadzenie w błąd organy i mieszkańców gminy. Ponieważ taka inwestycja będzie mogła powstać bez względu na ustalenia studium części graficznej w trybie przepisów odrębnych. Na całym obszarze studium dopuszcza się realizację zadań z zakresu infrastruktury technicznej. A4. Linie o napięciu 220 i 400 są liniami najwyższych napięć. Stąd ich prawidłowe oznaczenie to NN220 kV i NN400 kV. Dla linii wysokiego napięcia 110 kV obowiązuje oznaczenie WN110 kV. Dla linii średniego napięcia 15 kV obowiązuje oznaczenie SN15 kV. Oraz linii niskiego napięcia. Sieć rozdzielcza do inwestycji indywidualnych oznaczenie NN04 kV. W zakresie, o jakim mowa w piśmie, to jest NN220 kV i NN400 kV, stanowisko takie wskazuje potrzebę korekty, określił zarządca siedziby PSE w Radomiu. Pismem z dnia 12 grudnia 2020 roku oraz dnia 2.02.2021 roku. Akt 5. 5.1. Uzupełniono w załączeniu. 5.2. Uzupełniono w załączeniu. 5.3. Projekt studium zaopiniowany z PSR w Radomiu został przesłany do organu w formie cyfrowej i nie został zwrócony. Dla porządku uzupełniono w załączeniu treść tekstu projektu studium, jaka została opiniowana. Materiał mapowy, załącznik 2 i 3 zostały przesłane w komplecie do PSE, niemniej były przedmiotem uwag. Część graficzna wykładanego projektu, załącznik numer 2 i 3 zostały załączone do przekazanej do Urzędu Wojewódzkiego dokumentacji. Z uwagi na wielkość map i ich intensywne użytkowanie w trakcie wyłożonego do publicznego wglądu i dyskusji publicznej mogą znajdować się w osobnej opisanej teczce. 5.5. Podpunkt. W załączeniu prawidłowy wykaz tabel i uzgodnień. Z poważaniem przewodniczący Grzegorz Sępli. I czekamy teraz na odpowiedź pani pana wojewody. Zobaczymy, co pan wojewoda powie. Pismo, które wysłałem. Kolejnym pismem mam skierowanym do Urzędu Administracyjnego jest pismo z prokuratury rejonowej, strona skarżąca prokurator rejonowy prokuratury rejonowej w Kielcach, Kielce Zachód, strona przeciwna Rada Gminy Strawczynie. Skarga na akt prawa miejscowego uchwały numer 28/238/2020 Rady Gminy Strawczynie z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn. Działając na podstawie artykułu 8 paragraf 1 i artykułu 50 paragraf 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz artykuł 70 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku prawo o prokuraturze wnoszę skargę w części uchwały nr 28/238/2020 Rady Gminy Strawczynie z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn. W zakresie zapisów paragraf 6, gdzie wprowadzono ograniczenie wykonywania napraw samochodów poza warsztatami, tylko do napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu. W zakresie paragraf 5 punkt 2, gdzie wskazano, że mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości. W zakresie paragraf 4, w części, w której uznano, że miejsce publiczne, chodniki i ustalono definicję, co należy uznawać za chodnik w rozumieniu regulaminu. W zakresie paragraf 15 punkt 1 i punkt 2, w zakresie paragraf 18 w części, gdzie wskazano, że właściciel jest zobowiązany do zapewnienia stałego i skutecznego dozoru nad zwierzęciem agresywnym. W zakresie paragraf 20 punkt 1.5. W zaskarżonych powyższym zakresie uchwale Rady Gminy Strawczynie z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn, to jest załączniku do wyżej wymienionej uchwały w postaci regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn, zarzucam istotne naruszenie przepisu prawa materialnego zawartego w artykule 4 ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez zamieszczenie wyżej wymienionych zaskarżonych postanowieniach regulaminu utrzymania i porządku na terenie gminy Strawczyn. Przepisów regulujących sprawy z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w sposób wykraczający poza
upoważnienie ustawowe Rady Gminy w tym zakresie. Oraz wnoszę o stwierdzenie nieważności zaskarżanej części w zakresie zapisów paragraf 6, gdzie wprowadzono ograniczenie wykonywania napraw samochodów poza warsztatami tylko do napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu. W zakresie paragraf 5 punkt 2 jest wskazano, że mycie pojazdów samochodowych poza mieniami może odbywać się na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości. W zakresie paragraf 4, w części, w której uznano, że miejsce publiczne, chodniki i ustalono definicję. Co należy uznawać za chodnik w rozumieniu regulaminu? Paragraf 15 punkt 1 i punkt 2, w zakresie paragraf 18, w części, gdzie wskazano, że właściciel jest zobowiązany do zapewnienia stałego i skutecznego dozoru nad zwierzęciem agresywnym, w zakresie paragraf 20 punkt 1, 5. Uzasadnienie. Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy uregulowane w regulaminie muszą dotyczyć jedynie tych kwestii, które wymienione zostały w artykule 4 punkt 2 do 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Artykuł 4 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi bowiem delegację ustawową dla wydania aktu niższej rangi i ściśle określa zakres sprawy, które mogą być przedmiotem unormowania uchwały Rady Gminy. Nie daje on Radzie Gminy prawa stanowienia aktu prawa miejscowego regulujących zagadnienia inne niż wymienione w tym przepisie, ani przejmowania regulacji w inny sposób niż wskazany przez ustawodawcę, gdyż oznaczałoby to wykroczenie poza zakres delegacji ustawowej. W paragrafie 6 regulaminu wprowadzono ograniczenia wykonywania napraw samochodów poza warsztatami tylko do napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu. Rada Gminy nie posiada podstawy prawnej do ingerowania w prawo właściciela samochodu do władania rzeczą, tak jak stało się to w rozpatrywanym stanie faktycznym, gdzie ograniczono do prawa do wykonywania napraw związanych z bieżącą eksploatacją. Tym bardziej, że pojęcie to są niedokreślone, a więc nie mogą mieć charakteru normatywnego. Tak też wyrok Wojewódzki Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 19 lutego 2019 roku. W paragrafie 5 punkt 2 regulaminu wskazano, że mycie pojazdów samochodowych poza mieniami może odbywać się na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości. Unormowanie to wykracza poza delegacją ustawową zawartą w artykule 2 ust. 2 punkt 1. Przepis ten zezwala Radzie Gminy na określenie wymagań, które muszą zostać spełnione w przypadku mycia pojazdów samochodowych poza mieniami. Wymagania te mogą dotyczyć wyłącznie utrzymania czystości i porządku. Przepis ten nie daje tym samym podstawy do ingerowania przez lokalnego prawodawcę do prawa posiadania samochodu samochodowego, do badania rzeczą, tak jak to ma miejsce w rozpatrywanym przypadku, gdzie ograniczono to prawo do dokonywania mycia samochodów poza mieniami tylko na terenie utwardzonym lokalnym. Prawodawca powinien mieć na uwadze, że treści nakazów czy zakazów obciążających właścicieli lub osoby, którym przysługuje inne prawo do rzeczy, powinna być logiczna, obiektywnie wykonalna w zakresie niezbędnym do zapewnienia utrzymania porządku w gminie. Paragraf 4. Regulaminu określono obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie uprzątania błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń. Wskazano tam, że właściciel nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia w części nieruchomości służących do użytku publicznego błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń poprzez uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodników i wskazano, że za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Zgodnie z ustawowym upoważnieniem zawartym w artykule 4 ust. 2 punkt 1 litera C ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w regulaminie mają być określone wymagania właścicieli nieruchomości w zakresie uprzątania błota, śniegu i lodu i innych zanieczyszczeń w części nieruchomości służących do użytku publicznego. Stosownie natomiast do treści artykułu 5 ust. 1 punkt 4 wskazanej ustawy upoważniającej właściciela nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu i lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Porównanie treści zakwestionowanego przytoczonego wyżej zapisu regulaminu z treścią artykułu 4 ust. 1 litera C oraz z treścią artykułu 5 ust. 1 punkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazuje, że kwestionowany zapis
regulaminu nie realizuje normy kompetencji artykułu 4 ustęp 1 punkt 1 litera C ustawy odnoszącej się do wymagań wobec właścicieli nieruchomości co do uprzątania tych części ich nieruchomości, które służą do użytku publicznego. Natomiast stanowi niedopuszczalną kombinację wyżej wymienionej normy upoważniającej z treści wynikającej z artykułu 5 ustęp 1 punkt 4 ustawy ustawowych obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie oczyszczania chodników wchodzących w skład pasów drogowych położonych bezpośrednio przy granicy ich nieruchomości. W odróżnieniu od artykułu 5 ustęp 1 punkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach delegacja zawarta w artykule 2 ustęp 2 punkt 1 litera C ustawy dotyczy jedynie obowiązku określenia wymagań wobec właściciela nieruchomości dotyczących utrzymania w czystości i porządku własnej nieruchomości części służącej do użytku wspólnego, a nie obowiązku właściciela nieruchomości dotyczących utrzymania w czystości chodników biegnących wzdłuż nieruchomości, ale wchodzących w skład pasów drogowych, gdyż te obowiązki określa wprost ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Artykuł 5 ustęp 1 punkt 4 wykładnia w obu przepisów prowadzi do wniosku, że ustawodawca w artykule 5 ustęp 1 punkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie reguluje kwestii powierzonych do uregulowania Radzie Gminy normą delegacyjną z artykułu 4 ustęp 2 punkt 1 litera C. To jest dotyczące zachowania czystości porządku na terenie nieruchomości danego właściciela, ale dotyczy obowiązków właściciela nieruchomości względem terenu leżącego poza jego nieruchomością. To jest chodnika położonego wzdłuż nieruchomości, co oznacza, że w zakresie obowiązku ustawowego artykuł 5 ustęp 1 punkt 4 brak jest podstaw do jego powtarzania i zapisach regulaminu. Jednocześnie w paragrafie 15 punkt 1 regulaminu wskazano, że właściciel zwierząt są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami. Zaś punkt 2 paragraf 15 dokonano, że osoba utrzymująca zwierzęta domowe zobowiązana jest zapewnić stały i skuteczny dozór nad tymi zwierzętami. Jednocześnie w paragrafie 18 regulaminu wskazano, że właściciel jest zobowiązany do zapewnienia stałego i skutecznego dozoru nad zwierzęciem agresywnym. Odnosząc się do wyżej wymienionych zapisów o sprawowaniu właściwej opieki i zapewnienia stałego i skutecznego dozoru nad zwierzętami, to należy podkreślić, że są one pozbawione doniosłości normatywnej i stanowią w rzeczywistości postulaty. Rada Gminy na mocy delegacji ustawowej zawartej w artykule 4 ustęp 2 punkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważniona została do określenia obowiązków dla osób utrzymujących zwierzęta domowe w granicach upoważnienia, ani do formułowania ogólnych celów i stanów pożądanych. Obowiązek sprawowania właściwej opieki i zapewnienia stałego i skutecznego dozoru nad zwierzęciem, o jakim mowa w wyżej wymienionych przepisach regulaminu, nie jest wystarczająco sprecyzowany. Powoduje to, że ustalenie, czy w danym konkretnym przypadku obowiązek nałożony mocą aktu prawnego miejscowego został wypełniony, byłoby kwestią zbyt ocenną i trudną do zweryfikowania. Z przekroczeniem artykułu 4 ustęp 2 punkt 8 ustawy nastąpiło także określenie w paragrafie 20 punkt 1.5 regulaminu obowiązków związanych z deratyzacją, gdyż Rada Gminy tylko jest uprawniona i zobowiązana do ustalenia obszarów i terminów obowiązywanej deratyzacji. Obowiązki, które nałożono na wyżej wymienionych, powyżej zapisach regulaminu, wykraczają poza upoważnienie zawarte w artykule 4 ustęp 2 punkt 1.8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ponieważ nie dają one podstawy do zobowiązania właścicieli nieruchomości do dokonywania deratyzacji oraz ponoszenia kosztów przeprowadzania deratyzacji. Jak poniósł Najwyższy Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 września 2016 roku, wyznaczenie obszaru deratyzacji nie obejmuje aspektu podmiotowego przez wprowadzenie przepisów na terenie nieruchomości. Deratyzacja przeprowadzana jest przez właściciela. Mając na uwadze wniesienie niniejszej skargi, stało się to konieczne i uzasadnione. Prokuratora Rejonowa Łukasz Zalewski. Teraz przeczytam odpowiedź na skargę przedmiotową, którą przed chwilą przytoczyłem. Odpowiedź na skargę. Na podstawie artykułu 54 paragraf 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wójt gminy Strawczyn przekazuje skargę prokuratora rejonowego prokuratury rejonowej Kielce Zachód z dnia 27 maja 2021 roku.
na uchwałę Rady Gminy w Strawczynie nr 28/238/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn i wnosi o jej oddalenie. I tutaj załączniki wszystkie zostały wymienione, zostały dołączone. Tu mamy pismo dotyczące petycji z dnia 31 sierpnia 2018 roku, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ulicy bez nazwy, prostopadła do ulicy Kornacki w miejscowości Oblęgorek, numer działu 496 przyłamane przez 65, 496 łamane przez 77, 496 łamane przez 139, 496 łamane przez 136, 496 łamane przez 135, 496 łamane przez 110, 496 łamane przez 109, 496 przez 104, 496 łamane przez 103. Nawiązując do pisma z dnia 31 sierpnia 2018 roku, my mieszkańcy gminy Strawczyn, płacący tutaj podatki od nieruchomości, jak również odprowadzający podatek dochodowy do naszej gminy, chcielibyśmy poruszyć podobnie problem z brakiem uzbrojenia sieć wodno-kanalizacyjną w przedmiotowych działach. Od kilku lat czekamy na działania w sprawie. Na tę chwilę jest coraz więcej domów w budowie na przedmiotowym terenie. Kolejni sąsiedzi nie mieszkający w gminie pytają, czy wiadomo coś na temat sieci wodno-kanalizacyjnej, ponieważ oni nie mają skąd czerpać wody. Niektórzy już chcieliby wykonywać prace związane z wykończeniem wybudowanych domów. A niestety bez wody nie będą mogli ukończyć tych prac, co za tym idzie przenieść swoje wszystkie interesy życiowe do gminy Strawczyn. Ponadto do pisma załączamy załącznik do pisma osób, które są właścicielami działek, a którzy nie podpisali się na załączniku do wyżej wymienionej petycji z dnia 31 sierpnia 2018 roku, którzy chcieliby się przyłączyć do prośby, ponieważ zaczynają prace związane z budową swoich domów. Co więcej, pisma od Państwa z dnia 1 października 2018 roku wynika, iż w gminie również powinno zależeć na uzbrojeniu wyżej wymienionych terenów związanych z planowaną tam inwestycją dotyczącą budowy przedszkola. Dlatego też wielu z nas postanowiło zainwestować środki na budowę domów, mając nadzieję, że w najbliższym czasie będą mogli w pełni korzystać ze swoich nieruchomości, stając się w pełni mieszkańcami gminy Strawczyn. Jak wynika z naszych ustaleń, projekt sieci wodociągowej dotyczącej przedmiotowego obszaru jest już wykonany. Czeka na pozwolenie na budowę w starostwie, co jest znaczące przy budowie nowej sieci i co może znacznie przyspieszyć pracę. W związku z powyższym proszę o udzielenie nam odpowiedzi na pytania, kiedy możemy się spodziewać budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na przedmiotowym terenie. Zdajemy sobie sprawę, że wydanie pozwolenia na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej może potrwać. Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców i właścicieli działek wskazanej okolicy, prosimy o zajęcie się naszym problemem oraz pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Z poważeniem właściciele wyżej wymienionej posesji. I tu jest odpowiedź gminy Strawczyn. W odpowiedzi na pismo z dnia 27 maja 2021 roku dotyczące budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Oblęgorek Urząd Gminy Strawczyn informuje, iż na wyżej wymienione zadanie będzie ubiegał się o dofinansowanie. Z chwilą zakwalifikowania wniosku tutejszy urząd zabezpieczy środki finansowe w celu realizacji inwestycji. Mamy pismo do pana wójta gminy Strawczyn. Na wniosek mieszkańców sołectwa Oblęgorek oraz w trosce o bezpieczeństwo użytkowników zwracam się z prośbą o punkt pierwszy, uzupełnienie ubytków powstałych na wierzchni na ulicy Zielonej. Punkt drugi, dokonanie przeglądu pod kątem bezpieczeństwa urządzeń służących aktywnemu wypoczynkowi zainstalowanych na terenie sołectwa. Wykoszenie trawy oraz uzupełnienie brakujących mocowań na terenie otwartej strefy aktywności położonej przy ulicy Piłkarzy. To jest akurat pismo radnego z Oblęgorka. W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 30 maja 2021 dotyczący sołectwa Oblęgorek, tutejszy urząd zawiadamia, iż ulica Zielona zostanie poprawiona fruszywem drogowym w terminie najpóźniej do końca czerwca 2021 roku. Jednocześnie informujemy, że trawa na terenie otwartej strefy aktywności została wykoszona, zaś przegląd urządzeń nastąpi do końca czerwca. Tu mogę potwierdzić, że ulica Zielona została już utwardzona fruszywem.
Tylko tak przydałby się palec, panie wójcie, jakby gdzieś tam przejeżdżał, bo tak się, jak jadąc rowerem, nawet to bardzo to kruszywo troszeczkę lata po tej drodze. I jak jesteśmy już przy otwartej strefie aktywności, to kogo należy utrzymanie w porządku? I to moja taka prośba, żeby przekazać, że tak po weekendzie, to tak w poniedziałki, to dobrze byłoby, jakby ktoś się tam pokazał, bo kosz jest pełny, nawet będąc tam wczoraj, już tak śmieci zostawione są koło kosza. No i ten przegląd, bo jak zgłaszałem, to tylko brakowało niektórych nitów, a teraz już są już poodrywane, że tam to trzeba coś wymyślić, panie wójcie. No te blachy są przymocowane, to zanitowane tak, jak to u nas, jak się... Spokojnie. Pismo do Urzędu Gminy Strawczyn, temat problemy w Chodorowie. To pozwolę sobie przeczytać, cytuję. Uwaga, ksenofob, Polakożerca, ukraiński burmistrz z Chodorowa. Wymierzył jeszcze jeden policzek w Polsce. Zamiast będzie nominowany do tytułu Człowieka Roku 2021. Dostanie kwity jak ukraiński neonazista od marszałka SS Galizem. 21 wiek. Ukraińscy barbarzyńcy z Chodorowa. Rzekomo nasi ukraińscy przyjaciele bronią Europy, a więc i nas przed złowrogim Putinem, czyli barbarzyńcami ze wschodu. Aby zobaczyć prawdziwych barbarzyńców w XXI wieku, nie trzeba jechać do Doniecka. Są znacznie bliżej, w Chodorowie. Aby się o tym przekonać, proszę wysłuchać, co ma do powiedzenia o Polsce i o Polakach ukraiński burmistrz Ołek Koc, nazwisko ukraińskie nie odczytam, Ołek Kocow, wróg biało-czerwony. Ukraiński sądząc o wypowiedzi, ksenofob uzasadnił odmowę sfinansowania remontu polskiego kościoła. To nie ukraińska cerkiew. To powinna być ukraińska, rzymsko-katolicka cerkiew. Niestety ona jest cała w biało-czerwonych flagach. Tu jest link do strony internetowej. Radni z Chodorowa nie lubią Polaków. Dnia 7 maja 2021 roku radni z Chodorowa najwyraźniej zagitowani przez burmistrza, sądząc po wypowiedzi ksenofoba, demonstracyjnie i ostentacyjnie odmówili pomocy sfinansowania na remont zabytkowej świątyni w swoim mieście. Ponieważ budynek jest nie nasz, jest biało-czerwony polski obcy. Polacy, wyciągnijcie wnioski. Popierając ukraińskich szowinistów, wspieracie swoich nieubłaganych wrogów. Nie trzeba jednak dramatyzować, lecz podejść do tej kwestii pragmatycznie, z zastosowaniem zasady wzajemności. Pamiętając, aby wspierać normalnych, przyzwoitych Ukraińców, których jest wielu, a tych ksenofobów z Chodorowa powinni powitać na granicy z zakazem wjazdu do Unii Europejskiej. Polskich sankcji przeciwko ukraińskim ksenofobom nie będzie. Zamiast sankcji Polacy wyłożą kolejne miliony złotych ze swoich podatków na szczepienie obywateli Ukrainy. Także z nich, jeśli tylko pojawi się polskiej granicy, zostanie zaszczepiony. Najbardziej pożądana była jednorazową szczepionką. Nawet ksenofob z Chodorowa za polskie pieniądze, link do strony internetowej, trunk ksenofobii w Chodorowie, w dniu 7 maja 2012 roku, zaledwie 4 dni po wzajemnych zapewnieniach prezydenta Dudy i Załęckiego o doskonałych relacjach polsko-ukraińskich w Chodorowie głosowano przyznanie lub nie pieniędzy na remont dla 7 świętych, jednej rzymsko-katolickiej i 6 grecko-katolickich. Zgadnijcie, komu i dlaczego odmówiono pieniędzy. Posiedzenie Komitetu Wykonawczego Rady Miejskiej w Chodorowie. Link do strony. Po ośpiewaniu hymnu i przegłosowaniu porządku dziennego obrad, w punkcie pierwszym przedstawiono ogólne założenia, zasady, regulaminu i terminy obowiązujące przy uchwaleniu i realizacji budżetu miasta. Po wyjaśnieniu tychże zasad Komitet Wykonawczy przystąpił do głosowania. Zaakceptowania wniosków o przyznanie bezwzględnej jednorazowej pomocy finansowej na remonty obiektów religijnych na terytorium rejonu Chodorowskiego. Minuta 16:15. Mówi pani, podając kolejne wnioski pod głosowanie. Wiecie państwo, że w naszej społeczności funkcjonuje program pomocy dla świątyń. Duchowność ratuje świat w wysokości 500 tysięcy hrywien. I na wnioski parafii, na wnioski proboszczów rozdzielane są środki finansowe pomiędzy społecznościami. Mamy tutaj szereg wniosków, które dzisiaj zostaną wniesione pod głosowanie Komitetu Wykonawczego w sprawie przyznania środków finansowych dla każdej świątyni z osobą.
dla pierwszej świątyni greko-katolickiej 100 tysięcy ułach, 21 głosów za. Dla drugiej świątyni greko-katolickiej 50 tysięcy ułach, 21 głosów za. Dla trzeciej świątyni greko-katolickiej 30 tysięcy ułach, 21 głosów za. Minuta 19.05. Czwarty w kolejności wniosek dotyczący Kościoła Rzymskokatolickiego. Tutaj maszynka do głosowania się zacina. Wpłynął wniosek o przyznanie środków finansowych dla wspólnoty religijnej Rzymskokatolickiej Cerkwi. Parafii Kościoła Rzymskokatolickiego pod wezwaniem wszystkich świętych w mieście Chodorow. Proponuje się przyznać pomoc w wysokości 20 tysięcy hrywien. Ktoś z radnych prosi o powtórzenie kwoty. Słyszy? 20 tysięcy hrywien. Jest to na nasze 2800 zł. Staje drugi radny i pyta. Dlaczego nie podjęto się, przypominając, że w ten sposób, że w wniosku była podana kwota nie 20 tysięcy, lecz 50 tysięcy hrywien. Prowadząca obrady tłumaczy, że kwota ogólnej pomocy jest ograniczona. Dlatego było konieczne ograniczenie kwoty wnioskowanej do 20 tysięcy ułach, aby wystarczyło dla wszystkich potrzebujących. Tenże wstawiający za pomocą dla Kościoła Rzymskokatolickiego radny próbuje argumentować, przywołuje fakty za poprzednie. Wtrącając się burmistrz, jak wynika z wypowiedzi ksenofob, jest wasz Filip. Niech on da. On dawał na cerkiew, na budownictwo, on może kupić płytki. Potem zwraca się do członków Komitetu Wykonawczego, zagłosując brutalnie orędownika sprawy Kościoła Rzymskokatolickiego. Wy podejmujecie decyzję. Do was należy decyzja. Zabiera się jeszcze jeden głos, sądząc po wypowiedzi ukraińskich ksenofob. Wszyscy obecni wiedzą, jakie znaczenie ma cerkiew dla wychowania po pierwszej nacji, po drugiej, dla wychowania społeczeństwa, dla rozbudowy państwa. Dlatego wiecie, jaka jest sytuacja z lokalnymi społecznościami. W społecznościach nie tylko na wschodzie Ukrainy, ale i także tutaj. Ja uważam, że cerkiew powinna społeczność, powiedzmy nie tylko, powiedzmy religijnie wychowywać, ogólnie wychowywać ukraińskie obywatelstwo społeczne. Cerkiew ukraińska wyszła z ataku i ruin wiele. Były magazyny, cerkiew były zamknięte, cerkiew były rujnowane. Widziałem w mojej rodzinnej wsi, jak składam ofiary finansowe każdego roku na swoją cerkiew. Ponieważ wiem, że dużo jest tam problemów i takie są problemy. Oczywiście są w wielu cerkwiach. Są w wielu cerkwiach. Szczególnie tam, gdzie ludność w miejscowości jest nieliczna. Znam wielu kapłanów, znam ich problemy. I po pierwsze, zanim zaczniemy przyznawać pomoc finansową, ona obowiązkowo jest potrzebna. Człowiek rodzi się z cerkwią, człowiek żyje z cerkwią, człowiek niestety umiera z cerkwią. Dlatego uważam, że trzeba przede wszystkim patrzeć na to, jaki jest dar miejscowy, czyli naszych ukraiński. Tak, jest to budynek sakralny. Kościół ma wartość historyczną, bezsprzecznie. Ale wiem, że ekonomista polski, ona ma o wiele większą wagę od ukraińskiej. Przecież tam jest 6 miliardów inwestycji kapitału. Ilu naszych ludzi pracuje w Polsce, aby podnieść ekonomikę Polski? To prawda, oni zarabiają, ale oni podnoszą ekonomikę Polski. Wiem, że u nas w szkole wprowadziliśmy język polski. Zwracałem się do poprzedniego księdza, aby nam pomóc z podręcznikami. Oni obiecywali nam pomoc. Ponieważ u nas teraz jest nauczany język polski, żadnej dyskryminacji my tu nie widzimy. Ale my powinniśmy pamiętać, że są nasze środki finansowe. To nasze pieniądze. Szczególnie w tych ciężkich czasach rekomenduję przeznaczyć je na nasze społeczności. Naszych chodorowskich społeczności. Tutaj jest głosowanie. Przyznanie lub nie pieniędzy na remont dla 7 świątyń, jednej rzymskokatolickiej i 6 greko-katolickich. Po odśpiewaniu hymnu, przegłosowaniu porządku dziennego obrad w punkcie pierwszym przedstawiono ogólne założenia i zasady regulaminu i terminy obowiązujące przy uchwalaniu realizacji budżetu miasta. Po wyjaśnieniu tychże zasad Komitet Wykonawczy przystąpił... Chyba nie przyjmę tego słona z tego wszystkiego. Tutaj jest nadzwyczajnie wiele problemów. Dlatego te życzliwości i możliwości trzeba przemyśleć. Dziękuję za uwagę. Głosowanie w sprawie przyznania pomocy finansowej na remont Kościoła Rzymskokatolickiego. Zamieszanie, konsternacja wśród członków Komitetu Wykonawczego. Pierwsze podejście nieudane. Ktoś prosi o wyraźne sprecyzowanie. Na czym głosujemy? Brzmi odpowiedź. Za przyznanie jednorazowej bezwzględnej pomocy dla finansowania dla Kościoła Rzymskokatolickiego. Drugie podejście do głosowania. Za 3 głosy, przeciw 3 głosy. Wstrzymało się 15 osób. Ukraińscy przyjaciele zmierzający rzekomo do Europy
broniący rzekomo wartości europejskich przed Schodami barbarzyńcami, odmówili pieniędzy na remont zabytkowego kościoła w swoim mieście, bo to jest polski kościół. Głosowanie kontynuowano. Dla piątej świątyni grekokatolickiej 30 tysięcy uwag, 20 głosów za, 1 się wstrzymał. Piąte głosowanie. Dla szóstej świątyni grekokatolickiej 30 tysięcy uwag, 21 głosów za. Dla siódmej świątyni grekokatolickiej 30 tysięcy uwag, 21 głosów za. Na tym zakończyły się głosowania w sprawie przyznania pomocy finansowej na remonty siedmiu świątyń. O głos prosił burmistrz Chodorowa. Od 26.20 do 27.08 minuty ja nie brałem udziału w głosowaniu, chociaż mam do tego prawo. Ale to, co się stało, tyczy się kościoła. To nie jest ukraińska cerkiew. To powinna być ukraińska, rzymskokatolicka cerkiew. Niestety, jest ona cała biało-czerwona flaga. To jest polska cerkiew. Rozumiecie? Ona jest ukraińska, ale ona taka być powinna. Dlatego nie dziwcie się, że tak się stało. Idźcie i popatrzcie, w jakim stanie są nasze cerkwie i ile Polska dała na odnowienie naszych świątyń. Miejcie swoją godność, choć odrobinę, ukraińską godność. Rozumcie. No i tu są wymienione nazwiska tego komitetu. I tam na koniec miasto Chodorów wśród rocznicy i świątyń państwowych szczyci się 112 rocznicą urodzin Stefana Bandery. 101 rocznicą urodzin Sławy Steczko. Polskim katolikom z Chodorowa pozostaje tylko modlitwa o przyznanie co najmniej takich samych uprawnień i przywilejów, jaką mają Ukraińcy w Polsce. Wzywamy stawiennictwa świętego Jana Pawła II, by pomóc zrozumieć tych, którzy atakują Kościół, że są katolicki na Ukrainie oraz Polaków w kraju. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i dziękuję za duchowe wsparcie z darem modlitwy pamięci ksiądz Andrzej. Mamy kolejne pismo, jakie wpłynęło drogą elektroniczną do gminy Strawczyn. Temat: oficjalne stanowisko w sprawie zakazu odpalenia drewnem. Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam oficjalne stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie zakazu palenia drewna. Prosimy o zapoznanie się z nim oraz o przekazanie go radnym i zarządowi miasta i gminy. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece. Oficjalne stanowisko w sprawie zakazu palenia drewnem uchwały antysmogowych i programów ochrony powietrza. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych, osób prawnych, przedsiębiorców i innych organizacji społecznych i gospodarczych zainteresowanych sprawami związanymi z branżą kominkową i duńską. Drewno to polskie ekologiczne odnawialne źródło energii i naturalny magazyn energii słonecznej. To biopaliwo stałe i niekopalne. Drewno kawałkowe, zrębki, pelet, brykiet to produkty biomasy drzewnej, które zgodnie z artykułem 2 punkt 3 i 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii, dalej jako ustawa OZE, są zaliczane do odnawialnych źródeł energii. Drewno jest paliwem ekologicznym na każdym etapie i jego przetwarzania i energetycznego wykorzystywania. Produkcja drewna opałowego nie ma negatywnego wpływu na poziom zalesiania w Polsce, a wręcz przeciwnie, stymuluje rozwój gospodarki przez zalesienie zagospodarowanych gruntów i zapewnia miejsca pracy. Paliwa drewne są w głównej mierze produktem ubocznym. Pozyskiwanie i przetwarzanie drewna pełnowartościowego wykorzystywanego w przemyśle meblarskim i w konstrukcjach drewnianych. Lokalne wykorzystywanie drewna przekłada się na minimalny ślad węglowy wynikający z transportu i przygotowania do wykorzystywania jako stałego biopaliwa. Drewno z polskich lasów jako uboczny produkt gospodarki leśnej jest powszechnie dostępny i niedrogi. W przypadku ogrzewania drewnem powstaje tyle samo dwutlenku węgla, ile wpłynęło ono podczas swojego wzrostu, czego rezultatem jest zerowy bilans biomasy. Jest to zgodne z polityką Unii Europejskiej, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Nasze stowarzyszenie stanowczo sprzeciwstawia się wszelkim zakazom i ograniczeniom ogrzewania drewnem, zwłaszcza w instalacjach przeznaczonych wyłącznie do stosowania biomasy, spełniających wymogi ekoprojektu. Przepisy ustawy oraz ustawodawstwo i praktyka europejska są w kwestii drewna jednoznaczne. Przykładem mogą być chociażby Włochy, Szwajcaria, Austria, Francja, Niemcy, czy znane z rygorystycznego podejścia do ekologii kraje skandynawskie, gdzie ogrzewanie drewnem jest czymś normalnym i niebudzącym zastrzeżeń.
Zakazy używania drewna jako paliwa w naszej strefie klimatycznej, co jest często przemilczane, powodują zwiększenie zużycia gazu, który jest paliwem kopalnym, drogim i w większości pochodzącym z importu, co zmniejsza nasze bezpieczeństwo energetyczne. Uchwały antysmogowe i programy ochrony powietrza, jakiekolwiek założenia słuszne i potrzebne, jednak ze względu na silny wpływ lobbystów prowadzą do wypaczenia swojego głównego celu, jakim jest poprawa jakości powietrza. Znane nam uchwały antysmogowe w większości przypadków obarczane są rażącymi błędami w kontekście ekologii, walki ze smogiem, promowania oraz logiki i sensowności wprowadzanych regulacji. Oto najważniejsze zastrzeżenia, jakie do obowiązujących uchwał antysmogowych i programów powietrza. Punkt pierwszy. Zestawienie drewna razem z węglem w grupie paliw stałych i zakazywanie używania go jako źródła energii. Drewno jest odnawialnym źródłem energii i wszelkie zakazy jego używania w charakterze paliwa są działaniami antyekologicznym i niezgodnym z politykami klimatycznymi Unii Europejskiej. Punkt drugi. Zakaz eksploatacji kominków miejscowych ogrzewaczy powietrza, tzw. dni smogowe we wszystkich urządzeniach, bez rozróżnienia nowoczesnych spełniających wymogi ekoprojektu, niskoemisyjnych kominków i pieców od innych. Na przykład małopolski, mazowiecki. Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, o których mówi rozporządzenie Komisji w sprawie wykonywania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe zapewniają czyste, wysoko wydajne energetyczne spalanie z minimalną emisją zanieczyszczeń mieszczących się w granicach wyznaczonych przez uregulowania, które to Unia Europejska w Unii Europejskiej zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 roku. Potwierdzają to w pierwszej kolejności badania tych urządzeń przeprowadzone przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie oceny zgodności z odpowiednimi normami, będącą podstawą do ich wprowadzenia na rynek i dopuszczenia do obrotu. Nad opracowaniem i przyjęciem do procedury legislacyjnej rozporządzenia Komisji Europejskiej, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku na terenie całej Unii Europejskiej, ustanawiając bezpieczne graniczne wartości emisji dla ogrzewaczy pomieszczeń, pracowali eksperci ze wszystkich państw członkowskich. Wypracowane rozwiązania są w zupełności wystarczające dla zapewnienia odpowiednio wysokiej sprawności energetycznej ogrzewaczy pomieszczeń, w tym kominków i ich niskiej emisyjności. Przeprowadzone przez laboratorium posiadające akredytację na zlecenia badania emisji nowoczesnych ogrzewaczy pomieszczeń zasilanych drewnem opałowym o wilgotności poniżej 20% w rzeczywistych warunkach eksploatacji jednoznacznie potwierdzają ich wysokie parametry w zakresie spełniania wymagań granicznych wartości emisji. Znacząco niższe wartości w odniesieniu do określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej. W porównaniu do urządzeń niespełniających wymogów ekoprojektu, emisje pyłu lotnych związków organicznych, tlenku węgla są niższe o prawie 30 razy. Co ważne, emisja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym o charakterze mutagennym i kancerogennym, takich jak benzoapiren, jest ponadto stukrotnie niższa niż to jest przyjmowane w założeniach do uchwały antysmogowych. Ponadto emisja dwutlenku siarki jest również zredukowana o ponad 98% w porównaniu do stosowania węgla jako paliwa. Niższa jest również emisja tlenków azotu z uwagi na niższą zawartość azotu w biomasie w porównaniu do węgla. Można z całą pewnością powiedzieć, że są to ekologiczne, niskoemisyjne urządzenia grzewcze, a ich wpływ na środowisko jest minimalizowany. W praktyce ścisłe przestrzeganie takich zakazów eksploatacji prowadzi wręcz do pogorszenia się jakości powietrza, zmuszając mieszkańców do używania starego, dymiącego się pieca węglowego, będącego głównym źródłem do ogrzewania, zamiast nowoczesnego, ekologicznego i niskoemisyjnego kominka na drewno. Punkt trzeci. Uzależnienie możliwości instalowania lub użytkowania nowoczesnych, niskoemisyjnych, miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń od braku dostępu do sieci gazowej lub ciepłowniczej. Takie zapisy prowadzą wprost do promowania gazu, który jest paliwem kopalnym kosztem drewna, będącego odnawialnym i ekologicznym źródłem energii. Skutkiem tych przepisów jest pozbawienie mieszkańców możliwości ogrzewania się produktami przetwarzania biomasy drzewnej i skazanie ich na monopol dostawcy, wyjątkowo szkodliwych i pozbawionych w przyszłości paliw kopalnych. Co jest również wątpliwe w świetle przepisów o ochronie konkurencji. Uzależnienie społeczeństwa od promowanych przez obcy kapitał nieekologicznych paliw kopalnych, jakim jest gaz, będzie bardzo kosztowne
i nie doprowadzi do poprawy jakości powietrza. Ogrzewacze pomieszczeń, kominki i piece na drewno kawałkowe, piece pelletowe z powodzeniem mogą pełnić rolę jednego źródła ogrzewania domu. Miejscowy ogrzewacz powietrza, jakim jednak zawsze pełni rolę zabezpieczenia w sytuacjach awarii dużych sieci przemysłowych i taniej alternatywy dla szerszej grupy społecznej. Uzależnienie ludzi, których mimo dotacji nie stać na termomodernizację od ogrzewania gazowego czy elektrycznego, będzie pędzać ich w coraz większe ubóstwo energetyczne. Pomimo dostępności akceptowalnego ekonomicznie i ekologicznie lokalnego źródła energii odnawialnej, jakim jest biomasa drzewna. Przepisy zakazujące eksploatacji kominków jako mieszkaniowych i urządzeń grzewczych opałowych stałymi biopaliwami z przetworzonej biomasy drzewnej naruszają Konstytucję Republiki Polskiej i Kodeks Cywilny w zakresie przepisów o ochronie prawa własności, ustawą o odnawialnych źródłach energii, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych i wreszcie ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o ewidencji emisyjności budynków w imieniu zarządu i członków Ogólnopolskiej Stowarzyszenia Kominki i Piece. Mamy kolejne pismo, jakie spłynęło do Urzędu Gminy Strawczyn. List do przedstawicieli samorządu. Szanowni Państwo, przypadającą dziś rocznicą polskiej samorządności w załączeniu przekazuję na Państwa ręce list podpisany w imieniu wszystkich członków Senackiego Zespołu Samorządowego przez jego przewodniczącego, senatora Zygmunta Frankiewicza. Państwo prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, marszałkowie, starostowie, radni wszystkich szczebli, pracownicy samorządowi. 27 maja przypada kolejna rocznica polskiej samorządności, dająca przekonanie o słuszności przyjętej drogi oraz nadzieję na utrwalenie i kontynuowanie aktywności społecznej obywateli, będącej źródłem ich zaangażowania i troski o swoją małą ojczyznę. Reforma samorządowa to jedna z największych sukcesów polskiej transformacji. Odrodzenie demokracji lokalnej uwolniło olbrzymi potencjał i kreatywność Polaków, pomnożyło nas społeczny kapitał i doprowadziło do rozkwitu wielu małych ojczyzn. Mądrość przedsięwzięcia polegała na uruchomieniu mechanizmów lepszego zarządzania, racjonalnego finansowania, przyspieszonego rozwoju i dojrzewania lokalnych wspólnot. 13 maja bieżącego roku powołaliśmy Senacki Zespół Samorządowy, w którym jako senatorowie wywodzący się z samorządu chcemy pracować razem z Wami na rzecz dobra wspólnego. Samorząd terytorialny w Polsce jest źródłem poczucia bezpieczeństwa. Kluczową rolę odgrywają tu jednostki samorządu terytorialnego, które nie tylko odpowiadają za bezpośrednią realizację wielu zadań związanych z różnymi dziedzinami życia obywateli, czy realizują konkretne usługi publiczne, lecz są przede wszystkim szkołą aktywności. W tej niepowtarzalnej historii polskiej drogi ku wolności trzeba spojrzeć na jednostki samorządu jako na wspólnoty działających razem obywateli. Samorząd to struktura, która poprzez sieci zarządzania instytucjonalne wzmacnia działania państwa. Bez względu na polityczne sympatie, zaangażowanie wspólnot w naturalny sposób przekłada się na kształtowanie ich obywatelskiej postawy, na wzmocnienie trwałości państwa i jego bezpieczeństwa. Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składamy na Państwa ręce najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich zaangażowanych w tworzenie i rozwój lokalnej wspólnoty samorządowej. Niech codzienna praca będzie świadectwem dumy i przynależności do społeczności lokalnej oraz nieustającą inspiracją do podejmowania nowych wyzwań. Dziękując za dotychczasowe działania, wyrażam swój ogromny szacunek i uznanie dla Państwa wzorowej pracy, oddania i poświęcenia. Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialność za wspólne dobro przełoży się na sukcesy i osiągnięcia, a społeczna akceptacja będzie motywacją do dalszej aktywności. W imieniu członków zarządu Zygmunt Frankiewicz, przewodniczący Senackiego Zespołu Samorządowego. To są wszystkie pisma, które wpłynęły do biura, ale zostały przeczytane przez przewodniczącego, kiedyśmy mieli wszyscy informacje, jakie pisma wpływają. Czyli co teraz? To były sprawy różne. Sprawy różne, czy są jakieś pytania? A jak już tak mówimy o tym opale, to tak panie Wójcie, kiedy będzie ten gaz? No, planuję w tym roku rozpocząć. Ja nie wolno, przerwę na to. Odnośnie jeszcze tych kanalizacji, tej kornatki, tam już jest dokumentacja, jest pozwolenie, jest kosztorys.
przyszedł ciągnik z oprzyrządowaniem i już zaczął prosić pobocza po kolejnym jeździ robić. Także już jest. To w sprawach różnych jeszcze, jakbyśmy mogli tutaj już do, jak nie wiem, jak pozostali radni tutaj, to, czy do pana wójta, czy do przewodniczącego rady, w sprawie ewentualnego może szkolenia coś, wracamy powoli do normalności. Półmetek już za nami kadencję by dało się coś zorganizować, może? Jak należy to szkolenie odbywają się komunalnie, to chyba, że przecież. Czy może poczekamy, jakie jest zdanie prawne? Poczekamy. Czyli co, dziękuję bardzo wszystkim. Dziękuję. Zapraszam już na 2000.